żebym ja kiedyś, kurwa, nie pamiętam kiedy, nie pamiętam kiedy. Jedynie jak się spotykam z kobietami, to może wtedy, ale tak normalnie to nigdy. Ale jak to jest ruchać babcie? Fajnie, jaką babcię? I to brzydko jeszcze na jej temat mówisz. Ja nigdy nie nazwałem babciu. Sobie żarty robiłem podczas jej głosówek, że ale mówię. Ale to jest babcia. Nie jest żadna babcia. Dobra, Janis, idziemy gdzieś porozmawiać, bo mnie to wkurwia, to już takie coś. No możemy. No i co, znowu uciekniesz? Ja jestem adminem, to na max 10? Czy no. Ile osób? 10 wtedy tam może wejść. Ale ja idę z wami. No to wybierz sobie osoby, które mogą wejść. Ja nie chcę się wkurwiać i wy zostawcie mnie w spokoju. Dobra, Marek, ja idę z tobą. Oj, Marek, Marek. Ja też idę. O, już się zapchał kibel się, kurwa, normalnie. O, jest. Przeliczę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nie wiem, czy 10 jest, czy nie jest. No i co wy teraz mnie tutaj umoralniać? Kurwa. Ja was tak naprawdę nie znam i po co wy tutaj przychodzicie? Ale kogo nie znasz? Słuchać ciebie, to nie wiesz. Po zdjęciach widzisz, kogo znasz, kogo nie. Dokładnie. A Niki, co tydzień zmienia się ktoś. Nie mogę ustawić tu innego. Kurwa. No wyrzuć tych, co się nie odzywają. No dobra. Dobra, już. Czekaj, zaraz załapałem. Mam właśnie teraz odpowiedź. A będzie dzisiaj live? Informacja? Kurwa, cicho. Mamy 21 czas. Aha. Kurwa. Zjebany telefon. Wypierdalam, nie muszę nic mówić. No, ja wyszedł. Kurwa, cały czas usuwam, a przychodzą, kurwa, chuje. Co to jest szeptucha bedwedeska? To po wyżej na kanale sobie porozmawiać. Czemu? Jeszcze przychodzące... Zapomniałeś. Krótka jeszcze przychodzące zaproszenie do znajomych od szeptucha bedwedeska. Tak było. A co ty mam wiedzieć, kim ty w ogóle jesteś? Możesz mi się przedstawić Lama, teraz w momencie? Proszę cię. Bo wywalam, kurwa, no nie pierdolę się. No mówię się, no. Gdzie ja tutaj widzę szansę dla człowieka? A nie ma jakiegoś max 25? Nie ma? Nie, bo to ten na kamerki by można było wchodzić. Jak u tego psychotropa, no co odjebałem. Zbyt długo się pokazywałem na tych kamerkach, a wiedziałem, czym to będzie szkodzić, że później to jakieś screeny się pojawią. No i ogólne założenie było takie, żeby Janisa tam zmusić do tego, żeby się pokazał na kamerce. Ale ja nie miałem naprawdę żadnych złych intencji w tym momencie. Dobra. Wszyscy to wszyscy, nie? To było pierwsze założenie. Mm-hmm. Wiem, jaki tatuaż ma na klacie psychotrop, jakie mięśnie posiada. Dobra, poskładałbym je jak ten domek z kart, nie? Jak jego Szczena poskładał, to wiesz. No. No, to teraz w końcu rozmowy przyjdą na jakiś dobry tor, mam nadzieję. Szczena, masakra. A słuchaliście w ogóle ten. A Janusz, słuchaliście w ogóle tego wywiadu później po tej walce?
Ja psychotropa nie oglądałem, nie oglądałem nawet tej walki. Wiem tylko, że ale wywiad, że na to, że o Jezu, bo on wrócił z melanżu czy coś tam, no przecież kurwa szczena w ogóle nie wie, nie? No tak. A w ogóle co to jest za wytłumaczenie? To mi się wydaje, że każdy, jak wróciłem z melanżu, to przed no walką... No dokładnie, no wiesz, jeżeli przegrywasz, to jeszcze przy kamerach, no to przegrywasz i bierzesz za to odpowiedzialność, no nie masz żadnego, wiesz... Ale dlaczego on się bił przy kamerach, a ja się nie biłem przy kamerach? To też bym chciał się wiesz dowiedzieć. Co, on się bił u Najmana, jak jeszcze było Fame MMA VIP, ale za to płacili. A, to chodzi o stare czasy, tak? A nie, że o teraz. Aha. Tak, a ty nie chciałeś bić u tego Boro. No nie będę. Oni tam kurwa na nic nie płacą. Abyś później byś był tak jechany, to jest kurwa tragedia. Tam są takie patusy, że... Ja pierdolę, no pewnie, że nie. No, spierdoliłoby mi to wszystko. Ale kto normalnie kleje przed walką, kurwa? A ja nie mogę przestać, chociażby sobie wyobrazić. Jak się walczy w takich formułach typowo freak fightowych, ja nie mówię o tym, co Marek miał, wiesz, jak to się nazywa, tam... Freak fighters to było. Tak, ale to jest gówno. To nie są takie freak fighty typu Prime czy Fame. No to tam nie ma żadnych wymówek. Kurwa, przegrałeś, to przegrałeś. No nie przygotowałeś się, to tyle, tak? Tak, ja będę dbał o swój trening, o motywację, żeby nie pić, żeby teraz tylko każdy dzień przeliczać. No miałeś zmniejszyć, rozmawialiśmy o tym. No to jest, bardzo fajny weekend mi się teraz dzisiaj zrobił. Kurwa, no. Jest wszystko w porządku, nawet lepiej niż w zeszłym tygodniu. Jestem uradowany. W końcu mi serce nie napierdala, tak jak napierdalało w ciągu tego tygodnia. U was też zajebiście. Tak na Facebooku? U was też tak na Facebooku co chwilę, kurwa, wlatują te wirusy? Wysyłają wam? Nie, to stare czasy mi się przypominają. Nie. Kurwa, znowu jest. Ej, znowu jesteś tu na tym filmiku. Ej, ktoś się pod siebie podszywa. Kurwa, znów ktoś zajebał coś już dzisiaj, chyba 10. No, wiadomość. Co najmniej 5 lat temu takie coś latało po moim Facebooku od znajomych. A jeszcze ja znajomych nie mam. Ograniczyłem do ilości, no nie wiem, 20 osób. Ło, to kurwa, jestem w tych 20, wow. Tak, jesteś. Ja nie będę brał ludzi z przypadku. Jesteś jakąś fajną osobą, która ma jakiś realny wpływ, chęć i wywierać na mnie, no to wtedy możemy się porozumieć, dobra, jak w jakiś sposób. No, tylko ja ci mówiłam, ludzie do mnie po nocach, bo chłop mnie zajebie. Ja nie dzwonię do nikogo, do żadnych ludzi po nocach. Kurwa, ja wielu ludziom ratuję dupę, bo proszą mnie o to, zdejmij mi tego muta, zdejmij mi bana. A co ja mam w zamian oczekiwać od was? Janys też zdejmował, tylko widzisz, dzisiaj ciekawe, Janys dostał... Ciekawe, czy byś mnie przyjęła do domu, jeśli nie miałbym swojego własnego. Pierwsze zasadnicze pytanie. Jakbym cię znała, to tak. No, a co, no to czy jest... No to najważniejsze, czy jesteśmy znajomymi. To należałoby to zaznaczyć. Nie jesteśmy, no to... Nie będę faworyzował, kurwa, jakichś zachowań pewnych względem ciebie na serwerze Discorda. Ojej, jak mam to inaczej wytłumaczyć? Ja nie jestem w żaden sposób niebezpiecznym człowiekiem. Może się denerwuję de facto właśnie niepotrzebnie. No bo i niepotrzebnymi rzeczami. Spróbuj do mnie napisać za dzień lub dwa, że spotkało cię coś, co nie chciałaś otrzymać. Bo wiadomo, admin Eli Gawin na serwerze, no to teraz prośby się pojawiają, pomóżcie, ale bo jest... Wcześniej, już, przed tym jak byłeś... Ale jesteś na moim celowniku, bo już raz takie miało miejsce, a ty mnie wykorzystujesz tylko do tego. Ja? A w swoich głębokich myślach wydaje mi się, że jesteś obrzydzona moją osobą. To wejdź sobie, kurwa, teraz na Messengera i zobacz, co ja ci pisałam, jak byłeś na głosówkach u psychotropa. Wejdź.
Bo chyba ci się osoby pomyliły. Prawdopodobnie. No. Mam nadzieję, że nigdy nie odwrócisz się ode mnie, bo ja nie lubię takich osób. A co ja ci pisałam? Czy pisałam ci coś złego? Czy ci radziłam dobrze? Dobrze, że ja nie wiem, z kim rozmawiam. Nie spojrzałam w telefon jeszcze ani razu. Dobra. No. Ale mimo wszystko i tak sobie ciebie cenię, szanuję. Może się pomyliłem w niedalekim momencie teraz. Nigdy chyba nie miałam jakiegoś bana czy coś, bo staram się raczej nie pisać. Tam dzisiaj się wkurwiłam i napisałam, bo no Janys niesłusznie został, wiesz, potraktowany przez Elę. To dzisiaj miało miejsce? Coś takiego? Tak, tak. Ona pisała, że zdejmuje was z adminów, nie? No, a ja mam możliwość edytowania ról. Mogę admina przyznać Janysowi z powrotem. O Jezu. Ty. Więc jeszcze mówię, tego, że no, Janys taki, tego nie straciłem. Janys taki biedny, bo Bęcki kurwa dostaje. Ej, dobra. Ale nie wiem, co będzie fajne, ale na pewno, że nie przyjadę do Eli. To ja już nie nabiorę takiej chęci, jak miałem chociażby parę dni temu. Już ale chyba to nie nabiorę. Trzymaj się tego, naprawdę. Już bo może to jej da trochę do myślenia. No i ten, w głównej mierze chciałbym to teraz na tej dzisiejszej rozmowie z wami zaznaczyć to. Nie musisz nic zaznaczać, tylko po prostu nie możesz dać się zmanipulować i tyle. No. Gdzie są te uczucia, jakie ona posiadała do mnie? Gdzie są te uczucia, jakie ona posiadała do mnie? Nie ma. Nagle wszystko przestało mieć znaczenie. To jest tylko wszystko wydmuszka jakaś, fikcja i tak dalej. Ja nie będę dociekał informacji, skoro ona sama mi ich nie chciała dawać. Gdzie jest ten chłopiec i co się z nim stało? Czy jego już nie ma, czy nie ma płomienia? Coś się zdaje. Pierwsze początki to nie mogłem sobie zdusić tego właśnie, tej właśnie tego pragnienia właśnie, żeby dowiedzieć się, wpłynąć jakoś na jej decyzję, właśnie pogłaskać po głowie słownie, rozmowa telefoniczna jeszcze bywała taka. No to, ale to robiłem dużo złego właśnie w tym momencie, ale to nie chodziło, że egoistycznie, że w ten sposób się zachowywałem. Nie, naprawdę mi ten lubiłem Elę i chciałem jej dalej jeszcze pomagać. Marat, napisałbyś kiedyś taki tryb w stylu Elki? Potrafiłbyś? Nie chcę mi się, nawet mi się nie chce. Kurwa, ja kiedyś to różne rzeczy pisałem, te... Kurwa, co ja pisałem? W szkole to się pisało. Nie elaborat, bo inaczej to się należałoby. Te rozpiski, nie wiem, rozpiski? Nie wiem, coś takiego, no to naprawdę bardzo wiele ich pisałem, bo byłem krynomrynnym uczniem. Wiele różnych tekstów pisałem, żeby uratować swoją dupę w szkole. I od jak tego się, czasu... Mam na końcu rozprawki, mam na końcu języka to, kurwa, no czekaj. No, nie przypomnę sobie to. Te rozprawki w szkole to była ostatnia rzecz, jaką napisałeś w życiu? No. Albo chociażby, nie no, to ten do języka angielskiego najwięcej pisałem. Kurwa, zazwyczaj, no to się od szkoły wszystko teraz nawiązuje. Ja pierdolę, nie chcę mówić, bo to są stare czasy, a ja już teraz nic w głowie nie mam z tych poprzednich lat. Nie mam się czym chwalić. No, poczułem się takim człowiekiem z niższych sfer, że nawet musiałem się schować przed światem. No, i tak było, tak zrobiłem. Dobra. Teraz wychodzę do ludzi. Przejebane. Wolałbym, żebyście wy nie unikali kontaktowania się ze światem.
Fajnie, że to jest takie mniej możliwe w mieście, bo na wsi, no to jeśli coś takiego zrobisz, oj, Janek, to umarł w butach, można powiedzieć. A tak na wsi ludzie cię znają? To znaczy Tak, wiesz. rozpoznawają z internetu. Tak, że jestem akuratny i sprawiedliwy, uczciwy człowiek. I w taki sposób mnie ludzie postrzegają na wsi, kurwa. Nic innego nie potrafią mi. No, dobra, żadnych wad nie potrafią mi przypisać. Internet to jest co innego, kurwa. Ja rozjebałem swój wizerunek w internecie, okej, okay. Ale w rzeczywistości to taki nie jestem, tak naprawdę. A jaki jesteś? Ty nie musisz pytać, bo ty jesteś huragan, która powinna otrzymać bana za chwilę. Już mam jednego. Co ty masz bana huragan właśnie, bo łeb pęka. To Znaczy nie bana, mam mutę na tydzień. A ja z tobą nie rozmawiam, ty nie masz doświadczenia życiowego żadnego. O. Ale co poruchałem, słuchajcie, i ten. I sobie jeszcze dzisiaj znowu poruchał, zajebiście. Koksu sobie się wczoraj nadciągałem i sobie poruchałem. Jeden zazdro chłopie. Skurwysyny. I sobie Co jeszcze mam jarany. skurwysyny? Dopiero 20 jest, 29. Mamy jeszcze czas do tego live'a. 21 podobno ma być. No, ale pewnie się spóźni. Ale mi kuta stał, kurwa. Ja Przepraszam, kolację. A robiłeś zdjęcia, Paladyn? nie. Szkoda. Co tutaj się teraz dzieje? Co tutaj się teraz dzieje? Dobra, aha. Co się dzieje na przedpokoju? Co, poszli znowu teraz na Nie masz już admina, Marek. Marek Polas. I ponieważ strzał wszedł na bramkę, to jeszcze do tego wrzuca żółta kartka. Trzy rzuty karne, wszystkie bezdyskusyjne, niekontestowane przez zawodników, to jest bardzo Na ważna chuj rzecz. oni na Max 9 poszli. Ja i tak mogę przejść. No to chuj. Czekam, aż zapełnicie kanał i... Opublikowała nagranie nasze jakieś. Głosówka Marka, 18.12. Ja straciłem uprawnienia. Tak Marek, jest. co to za wędrówki urządzasz między kanałami? Nie, bo mnie wyrzuciło, wie? Ja chciałem zobaczyć, jak to jest, czy mogę decydować o tym. No, godzinę temu się wszystko zmieniło. Jest oczywiście czas Eli przed live'em, ona będzie swoje Ja już ci zabrała, no? Tak, już mam zabrane, oczywiście. No, przecież Ale odpowiedzi w dalszym ciągu nie mam na Discordzie i mnie wkurwia, w dalszym ciągu mnie wkurwia, ale mam wyjebane, dobra. Trzeba odejść z tego gówna, jakim jest ten serwer Eligamin. Możemy u psychotropa rozmawiać też. A czemu nie stworzycie własnego? Już był. Był już. No ja wiem, że był, wiem, wiem. Co nie da rady? No dobra. Nie wiem, czy jesteście na bieżąco od samego dnia dzisiejszego, od 10 godziny, kiedy się obudziłem, i już tam wszystkie dowody Tak, przedstawiłem. Starałem się dodzwonić przed północą do Eli, nie chciała odebrać. No, Janys, teraz co o tym myślisz? Cię chciała odebrać. A wszystkim innym ludziom to będzie dupę zawracać. Tak, w środku nocy dzwonić do ciebie, chociażby. mojego numeru już nie ma. Chyba. Dobra. Na Messengerze też zanim. No, trochę czasu zajęło, żeby się zalogować na ten drugi profil, że już nie mam admina. No bo ja napisałem, sama zdecydowała, ona nie chce, żebym przyjechał. Nie robi żadnych kroków, żadnych nawet małych kroków nie robi ku temu, żeby coś takiego stanęło. A skąd wiesz, może właśnie Nie, sprzątam posłuchaj, i... bo wiem, bo nawet nie chciała mnie wśród znajomych mieć na Facebooku. Ale rozumiesz, może Kiedy ona ona ma zajęta. ponad 3000 osób, ale akurat takiego Marka jak ja, to ona nie chciała. Ale To jest zajęta jest dopiero. może mieszkanie sprząta przed świętami, żeby czysto było dla ciebie.
Nie. Wszelkie jej zagrywki mają tylko to na celu, żeby wymusić na mnie pewną jakąś interakcję. Czy jakby to, jak, w jaki sposób inaczej bym mógł to nazwać? Interakcję. No. Czekaj. Zachowanie. O, jakieś moje zachowanie ona chciała wymusić na mnie. Dzięki takim sposobom, że jeśli otrzymuję admina, no to ona oczekuje właśnie, że będę się zachowywał tak, a nie inaczej. Dobra. Sprawdzę Messengera teraz. Bo wydaje mi się, że mogłem zostać usunięty. Nie, jeszcze nie zostałem usunięty. Czekaj, napiszę na administratorskim. Widzę, że 5 osób przeczytało tę wiadomość na administratorskim, co napisałem ja. To ja już sam wyjdę, jak to miałem w zwyczaju zawsze uciekać z administratorskiego i kiedykolwiek się pojawiałem, bez pytania, żeby ona mnie tam dołączała. No, Marek, okay. Nie może całe życie uciekać. Ale ja nie będę z obcymi ludźmi pisał swoje przemyślenia na takiej jakiejś grupie. Janusz, ty by chyba byłeś świadkiem, mi się wydaje. No byłem, no. Najchętniej byłem. Najchętniej uciekałem właśnie z grup administratorskich. Nigdy w życiu. Ja tam nie będę niczego publikował, żeby ktoś zrobił tak jak mruk, co ostatnio zasugerował, że będzie z tej poprzedniej grupy. Nie, z tej poprzedniej grupy administratorskiej on ma teraz dostęp do wszystkich materiałów, jakie Ela opublikowała, bo nie ma władzy, bo nie jest posiadaniem swojego głównego profilu na Facebooku i nie może pousuwać mruka chociażby. A mruk je zrobi pod górę. Mam nadzieję, że nie. Ale jeśli by było odwrotnie, to będzie coś ciekawego chociażby w internecie. Ale nawet jak usunie mruka z grupy, to nie i tak ma dostęp do... Nie może, bo musi się zalogować na poprzedni profil, bo teraz ona korzysta z tego przyciemnionego, no masz, szaro. Ale to nic nie da. Nie ma swojego telefonu i nie może, wiesz, to no. Jest teraz to logowanie dwuskładnikowe, nie? Ale to no i, nie i ona założyła nową grupę administratorską, w której ona już może teraz decydować, kto ma występować, a kto nie. I no swoje treści, i te swoje treści usuwać jeszcze. Kurwa, Janys, wiesz, ja ci chciałem dać admina, ale szkoda, że to ona mnie ubiegła. No, kurwa, dobra, myślałem o tym. Tak by nie wiedziała nawet, nie? I pewnie byśmy sobie robili, co chcemy. Ale mruk chyba nic nie zrobi takiego. Nie, on tylko tak pewnie wkurwił i tak powiedział. Aha, ja z nim gadałem, tak pojechał na urlop na 2 tygodnie. No mi też napisał, że na urlop. Że teraz ja jestem adminem. Ale gówno prawda. Ja zawsze oczekiwałem tego momentu, że ten admin to jest trochę zbyt długo na moim koncie, bo to nie potrafi wytrzymać tygodnia. Nawet zobaczysz, że... Za każdym razem nie potrafi to wytrzymać tygodnia. Czasami tego samego dnia już... Zostało mi to odebrane. We wtorek dostaniesz z powrotem najpóźniej. Ale nie wiem, czego ona oczekuje. Adminem mogę być, ale na pewno nie będę przyjeżdżał do niej. Kurwa, znowu Agnieszko, nie pisz kurwa do mnie, bo mnie wkurwiasz. Marek, co to za Agnieszka? Z nami tutaj dawno nie mieszka, nieważne. Ja jest coś taki cichy siedzi w ogóle. Ja oglądam filmy też w międzyczasie o Legii Cudzoziemskiej. Tutaj co Murański tam był? Nie zadawaj mi tego pytania. No, film. Mamy godzinę 20:17. Co? Przecież widownia skandowała ostatnio to francuskie słowo samurajskie, tak je przekręcił. Tak, no. A jakie to było słowo? Nie pamiętam już, ale... Na TikToku szalonego tego pierdolnego szczura reportera. On tam teraz kręci jakiś film, kurwa. Niby o murańskich.
To jest dopiero jebana atencjusz. Andrzej zobaczył moją wiadomość. Niestety ja rezygnuję, ale w tym momencie zaznaczam. Dość uszczypliwości i oskarżeń mam. Coś nie wyszło jak chciałeś. To było coup de mot. Nie pojadę do Eli. No, coup de mot. To jaka stypa jest taka. Ja się już nie mogę doczekać, że on będzie walczył z Najmanem. Wiecie, co to ten facet na rację. Ale mógłby, ale nie wiem, czy Andrzej. O, czekaj, co tu robi? Aha, to ja jestem na psychotropie teraz. Idę sobie do Eli zobaczyć, co tam piszą ludzie. To będzie ciekawe, bo którykolwiek nie wygra, to i tak zostanie wygwizdany. Kurwa. Miałem przed chwilą jakieś wiadomości u góry na Discordzie i... Kto to pisze? A, konsekwencje odnośnie tego... Konsekwencje tego, co pierdoliłem o ośrodku. Z miłą chęcią, kurwa, skonfrontuję się. Nie ma nic innego, niż sobie bym życzył w swoim życiu, aby widzieć swojego wroga na własne oczy i użyć swoich rąk. Kurwa. Dobra, przepraszam. Jestem troszkę to może chory. I bardzo dobrze. Kurwa, niech się kurwa dzieje, bo ja taki jestem i tak lubię. Dobrze, Marek, jesteś potężnym pszczelarzem. Thanosem z przyjaźni. Zastanawiamy to, że ludzie powyżej na tym pokoju, gdzie tam jest teraz największa frekwencja osób, oni oczekują teraz co? Przed live'em. Mowa na ma live'a zrobić. No a ten live na pewno będzie w 80% o tobie. Poczekaj, bo w piątek przed live'em ona weszła na głosówkę i w ogóle jakbym ja tam nie istniał. Tak mnie traktowała. Tak mnie traktowała. Posłuchaj, poczekaj, bo ona mnie tak traktowała, jakbym nie istniał. Ale wielokrotnie... Czekaj, kurwa, ja jestem tak zajebany w akcji, że już teraz nie panuję nad tym, co ja mówię. Ty, Marek! No, że chodzi o to, że jakbym nie istniał. Ona wyraziła swoje zdanie. Jesteś pępkiem świata. Nie wszystko się zawsze wokół ciebie kręci. Nieważne, dziewczynko. Ja jestem partnerem Eli. I w tamtym momencie to jeszcze nie było między nami kłótni i ważne by było, żeby jeśli ona się pojawi na naszej głosówce, no to żeby zaznaczyła, o witam ciebie Marku, mam nadzieję, że ten fajnie się wypowiadasz lub jakieś miłe słowa. I chciałabym, żebyś uczestniczył w tym live, żebyś administratorował czy coś takiego. Dobra, i mam na Messengerze odpowiedź odnośnie tego. Mogę ci to przedstawić za chwilę. Wchodzę na Messengera, bo ty myślisz, że ja nie wiem, w jaki sposób ja mam siebie traktować w stosunku, w relacjach z Elą. No. I tak jest. Kurwa, teraz źle klikam Ela Gavin. Tutaj, o. Już. Zaraz, ale tekstu mam tu. Odpisała ci teraz coś? Nie, nic na te pytania, krótkie pytania zadawałem. Ale no ja nie wiem, tak. Ale to nie wygląda nawet jak związek, tylko bardziej jakbyście ze sobą wojnę prowadzili jakąś. No właśnie, tak. Kochasz mnie jeszcze, przyjedziesz, znak zapytania i serduszko. No to odpisałem, poczytaj sobie wyżej, co zrobię. Czyli nic nie zrobię i mnie to nie interesuje. Spierdoliła sama na ważne życzenia i teraz poniesie tego konsekwencje. Czekaj, co tutaj jest? Jeszcze dalej muszę przewinąć. No to wiemy, to wczoraj, to znaczy no, to dzisiaj rano chyba mówiłeś też. No. Nie, musiałem te teksty usunąć, no kurwa żałuję.
Ja pierdolę. Usunąłem, cofnij wysłanie, zrobiłem na Messengerze. No tego już nie odnajdę, dobra, to... No, chciałem się czymś pochwalić, a nic się nie stało. Tak. Ej, Marek. No? A Ela, ten, ty dzwoniłeś do Eli i ona cię nie odbiera. Tak. To co ona, kurwa, ma pretensje? Ile razy ja mam dzwonić, żeby ona nie odbierała? Wiesz co, no, to było tak, że ona miała pretensje. Cały tydzień praktycznie Marek był na głosówkach. Tutaj. U Eli. I w weekend chyba byliście na głosówce u psychotropa i ona ci wysłała po 23 tą wiadomość chyba, nie? Ale że, tak. Że zabiera wam za to admina. Ale kurwa nie widziała tego, że cały tydzień tutaj siedzieliście na głosówkach. No tak. Tak, właśnie i to mnie wkurwia. Dlaczego i ona? I przez to ty wtedy właśnie ona nie odbierała, to jebłeś ten filmik. To był wysłany tylko do ciebie. Jeny, ale dobra, przyznaję wam, przy wszystkich ludziach teraz, mamy ich naprawdę bardzo mało, bo weszliśmy na kanał Max 10, przyznaję, że nie brałem pod uwagę tego tak naprawdę, że mam przyjechać do Eli właśnie na święta. Bo do tego czasu to ona potrafi spierdolić tyle jeszcze spraw, że no to nie ma sensu poświęcać tego. Mojego zaangażowania. Nie, zrobię coś takiego, że pokażę wszystkim, że ona nie decyduje o tym wszystkim. Prawda? Nie będzie kierowała moim życiem. Właśnie boją, że ona cię zmanipuluje. Nie będzie kierowała, chyba zobaczymy, ale chciałbym jak najczęściej z wami rozmawiać i będę przekazywał właśnie to wszystko, co czuję, co czuję wam, będę przekazywał. Okej. Sama zdecydowała, sama. To nie jest ten moja fanaberia. Naprawdę to nie jest moja fanaberia, że ja nie chciałem przyjechać. Po prostu zachowała się jak debilka i teraz próbuje to jakoś uargumentować i zrobić w tym świetle mnie jako tego złego. No. Jest trochę tekstów, mam nagranie głosowe. Nie wiem, czy Janusz, mogę się z tobą podzielić nagraniem głosowym. Mam nadzieję, że tego nie roześlesz trochę dalej. Szybko wstaję, walczę o piłkę, widzimy zegar. Hernandez pod presją, wypadł. Ona trochę takiego szantażu emocjonalnego daje. Nie wiem, nie, z wariatami się nie będę spotykał. Janusz, mogę się z tobą spotkać i z twoją dziewczyną. No to naklejemy się i będziemy traktowali siebie tak jak normalny człowiek człowieka. Ale ja w tym momencie nie czuję się w ogóle jakoś bardziej, lepiej, na równi chociażby doceniony ze strony Eli. No to jest trochę spierdolone i wolałbym tak uciekać jak najdalej. No. I ostatnio odbija, no. Teraz to, co się stało, zamka na... Oglądam telewizję. Dobra, wiesz, że miesiące lecą jak skurwysyn, jak się siedzi na Discordzie. To takie dni mijają czasami. No, że czekamy tylko na jakieś dymy. I od tych dymów się uzależniamy, no, że spędza to nam cały dzień. No. Tak, ratuje sytuację chociażby. Każda głosówka Eli też ratuje moim ludziom w pracy, że oni mają wtedy jeden film, którego nie muszą zatrzymywać i no właśnie. Tak. Jedynie mogą zatrzymać, jeśli ktoś podejdzie do tego człowieka, bo chce porozmawiać, no to wtedy należałoby film zatrzymać, bo strata takiego materiału, co Ela mówi, to jest kurwa niewłaściwe dla ucha, niewłaściwe dla zdroworozsądkowego myślenia człowieka. Musimy zobacz, jaki ruch zrobiłeś, Marek. Ela, patrz, ona nie widzi tego, że tu na głosówce siedzisz. Siedziałeś, no bo nie chodziłeś do psychotropa cały tydzień. Tak, nie chodziłem. No to mogę screena zrobić was, że jesteście tutaj ze mną. No chwilę temu byłem
o wiele szerszym gronie. No nie wiem, nie rozumiem, nie przemawia to do niej. Nie zrobię tego spinania. Po co? Po co ja mam kurwa się tak starać? Wszystko i tak zostanie powiedziane na dzisiejszym live. Live dla Polonii, rzekomo. O, Polonia. Dobra. Dobra, muszę wejść na Messenger, bo nie będę miał odniesienia teraz do tego, co ja chcę powiedzieć. Oj, ale mi się byka po cebuli. Dlaczego mnie okłamujesz? Napisałem chociażby. Jak ty nie możesz, to ja rozwalę system, daj mi namiary. Chodzi o ośrodek. Nie chcesz przyjechać na święta, to nie przyjeżdżaj. Jedź do Wenmerki. Ona, 17:22. Pożałujesz tych fałszywych nadziei. A kto spierdolił? Ja od samej góry mogę wam wszystko powiedzieć, co ja pisałem. Kto spierdolił to wszystko? No ba. Jeszcze raz dodam. Ponownie to sama spierdoliłeś. No bo ludzie mogli mieć nadzieję, nie, że Marek przyjedzie. Dobra, ale w tym momencie to już tak nie jest takie pewne. I nie. I traktuje się trochę siebie właśnie jakoś lepiej niż Ellen. Na pewno nie będę. Nie. Musi być taki precedens, Janek, słuchaj. Musi być taki precedens. Posłuchaj. Nikt nie będzie kierował moim życiem. Szanujemy się na równi. Ja wiem, w jakich momentach spierdoliłem, przyznaję się do tego, żałuję. Przepraszam. Ale nie Ela. Live niedługo. Szkoda, że nie mogę obejrzeć, ale... Nie, ona się zajmuje teraz drukowaniem tekstu do mnie teraz w tym momencie na Messengerze, bo widzę trzy kropki. Trzy kropki widzę czemu, cały czas. A czemu nie możesz? Co, ja nie mogę? Nie, czemu Janys nie może live'a obejrzeć? Bo ja do pracy idę jutro. Ja też. I na pewno nie będę siedział do północy. Ja maksymalnie daję sobie do wpół 11 czas, bo znając Elę, to przyjdzie o 22. Nie, musi oświadczenia napisać teraz na Discorda do mnie, ale to niewiele będzie się różnił. Co ona do mnie pisze, co ona pisze na Discordzie. A nic nie pisze na Discordzie. Ale za chwilę będzie kopiowanie treści. Tak mi się wydaje. Mhm. No nie wiem. No dobra. Jak bycie to powiedzieć? Ona sobie ubzdurała piękne chwile w święta, ale niestety... Niestety nie nabrałem się. Zjebała sama na własne życzenie to wszystko. Chciałem was oszukiwać. Chciałem was oszukiwać, że nie miałem intencji takiej, żeby przyjechać. To jest nieprawda. Chciałem przyjechać. No, ale zdecydowałem konkretnie o tym, że wczoraj o tym się przekonałem, że nie powinienem tego robić. Ukrywałem właśnie te swoje zamiary przed wami. No, było tak. Ale też nie byłem ze sobą w zgodzie, czy ja chcę jechać, czy nie chcę jechać. Rozważałem, tak naprawdę rozważałem, ale byłem w pozytywnej nadziei. Marek, jest jeszcze tydzień czasu, jeszcze wiesz... Nie, gumo, nie będzie, nie przyjadę. Kurwa. Ale... Skoro i tak nic nie wiem, co się u niej dzieje, muszę czekać na Discorda, co ona napisze. Kurwa, pluję, sram na to. Żadnego spokoju mi ona nie zaoferowała, martwiąc się tym, co się u niej dzieje, razem z jej córką. Nic, żadnego spokoju mi nie dała. No bo to... Zostając tak potraktowanym, no ale ja nie chcę właśnie robić z siebie tej właśnie bombonierki, kurwa, bombki, kurwa, gwiazdy na choince. Nie chciałbym, ale mówię, co czuję, nie? Rozmawiamy ze sobą, prawda czy nie? Kurwa. A Ela nie chce rozmawiać, ona chce przedstawiać
przedstawiać siebie samego taką, jaką ona siebie widzi. Ze mną to jeszcze można przemówić do rozsądku, coś tam powiedzieć, nie rób tego, czy tamtego, no to może zrezygnuję, no okej, okay, możecie się starać. No i, a ludzie, którzy się starają, to też naprawdę bardzo doceniam. No i no tak właśnie, teraz do czego chciałem jeszcze powiedzieć. Poczekajmy lepiej na Elę, lepiej, żebym się nie wypowiadał teraz. O, czy kropki zginęły? Nie, są dalej, dobra. Będzie długi wysryw. Będzie długi wysryw. Ale... Aha, u ciebie na Messengerze? Tak, na Messengerze. A, bo ja patrzę cię to chwilę na przedpokój i mówię, kurwa, Elka mi się nie pokazuje, nie? Bo ona musi edytować to przecież, nie? Ona zawsze edytuje z 10 razy. Akurat w święta. Już nie powiem, co napisałem wcześniej. Wiesz, no ona powinna się bardziej męczyć, że świątnie spędzi z dzieckiem niż tobą, nie? No dobra, to teraz mogę ci przypowiedzieć, co ona sobie myślała, jak ja się pojawię 24. Pójdziemy ze sobą do Heleny na Wigilię, zjemy tam u niej. No, takie plany ona właśnie miała. Mm-hmm. No, nie sądziłem, że ona że zaprowadzi mnie do obcego domu, w miejscu, w którym... Tak, bo ja nigdy też zresztą nie byłem szanowany z jej strony, tak na poważnie. Nawet przygotowała na tą Wigilię. Ale były takie plany, były. Że mamy iść do mamy, tak, do jej. Do jej mamy mamy iść. O ja, dobra. Zobaczymy, co będzie się działo na dniach. Ja jestem tak samo pobudzony, jak i wy. Oczekujecie teraz jakiegoś wysrywu Eli, tak samo jak i ja. Odnośnie tego, że ja już się nie pojawię w jej życiu nigdy więcej. A mam tą możliwość, bo nie zostałem zbanowany, to będę śledził jej życie i relacjonował na bieżąco wam. No... Tak. I jak zwykle Ela odczytała moją wiadomość. Była ona naprawdę bardzo krótka. Ach, chuj tam z tym. Dobra, Janis, ty też musisz coś powiedzieć. Paladyn też musisz coś powiedzieć, bo inaczej to ja się zanudzę na śmierć i się zdenerwuję tak, żeby nie będzie mi się chciało siedzieć teraz dzisiaj do live'a tego Eli. Nie będzie mi się chciało. A będziesz oglądał kawałek live'a? Kawałek. Mam nadzieję, że do tego dojdzie, że kawałek obejrzę. Mi się wydaje, że już będę spał wtedy. Bo wezmę tabletki. Ale no, nasenne mi się skończyły. A jakie miałeś? Wiesz, o którego miałem? Dobra. Nie wiem, czy powinienem zaznaczać o tej osoby, która mieszka w Anglii. A, dobrze. Maranta miała na ksywkę, być może, nie? No wiesz, o kogo chodzi, nie? Tak. I bardzo fajne to było. Ja sobie wezmę sobie teraz, 21 godzina jest, nie? Przyjmijmy na to. No i za godzinę już mi teraz odwleka się ta myśl, aby dalej uczestniczyć w głosówkach i pierdolić kocupoły. No, tak, ale czekaj, bo rano się budziłem taki wypoczęty i to było fajne. No, miałem siłę zapierdalać w robocie, jechać w ogóle do pracy, jechać miałem siłę. No i dzisiaj muszę o to zadbać. No, nie będę zbyt długo przesiadywał. Jeśli ona rozpocznie live'a o 23, to 15 minut i trzeba będzie iść. Nie. O, to ja nawet nie wyczekam tam do tej 23. Marek, idź do tego, jak będziesz miał okazję, to do lekarza, na przykład do psychiatry. Powiedz, że ci Ketrel zapisała. Ketrel. Powiedz, już, że... już, poczekaj, Ketrel. Ketrel, ale to w Polsce tak. Takie coś jest? Mhm, na to nie, tak, i na to tolerancja nie wzrasta.
nie wzrasta na to tolerancja w ogóle, bo ja zbiorę to od dłuższego czasu i ono działa za każdym razem, ta tabletka, nie tak jak benzo. One nie uzależniają. To ja mam tolerancję już tak wybujałą, że to wcale prawie, że nie działa. Nie, bo benzo to uzależnia. Benzo, no to będziesz naćpany, a ketryl to on po prostu cię ścina, bo to jest, jak on to się nazywało? Kurwa, to jest taka grupa leków. Dobra, nieważne. Ketryl, ale poproś setki, powiedz, że brałeś 25 i brałeś po 4, dopiero ci pomagały i powiedz, że to jest, że setki chcesz i sobie będziesz brał po jednej tabletce. Ale powiedz mi, jakich efektów oczekuję? To są nasenne jakieś? To są typowo nasenne. Aha, nasenne, dobra. Muszę zobaczyć, no tak. No. Muszę nie napisać, kurwa, bo mi długopisy z rąk uciekają. Dobra. Ketryl nasenne. No. I usypiasz, po tym ci ścina jak, no, jak dziecko. A może rodzinny ci normalnie też przepisze? Tak. No bo rodzinny. Ja mówię, no bo skoro po tym jest tylko sen, ale coś na fazę bym też chciał załapać. Klonozepam, bo ja ci przywiozę, bo ja będę się ogarniał niedługo. Zobaczymy, co, jak to działa. Klonozepam, tak byś kurwa wypił jeden tabletkę, to tak byś wypił z 5 piw, tylko że kaca nie masz po tym. Myślę, jesteś jak najebany. A wiesz, że dorety te mocne, całe opakowanie, 15 zł kosztowało przed epidemią, pandemią, nie wiem, tym COVID-em. 15 zł za paczkę, kurwa, tych tabletek, kurwa, no to jeszcze szło najebać. Ale to jest paracetamolem. Jo, ale to, no, bóle, po paracetamolu będziesz miał bóle takie, że pożałujesz, że kiedykolwiek przedawkowałeś. No paracetamol jest toksyczny, nie? Bardzo. Będziesz błagał o życie. Tęsknię za zdrowiem, żeby więcej tego nie użyć. Mm-hmm. I nie można tego stosować tak doraźnie od każdego właśnie, od każdej sytuacji, kiedy cię coś boli. Bo wtedy błagasz, nie masz do kogo błagać, chyba niech ten stan w końcu się unormuje, przejdzie to, ten ból, nie ból, tylko to zatrucie, jakie odczuwasz. Będziemy w Warszawie, to ci przywiozę, kurwa, listek cały, klonozepamu, trochę pregabaliny, kurwa. No, my jesteśmy ekspertami farmakologii, no to ja zgadzam się z tym, no tak, ale innej rzeczy nie używam. Czy piszę do ciebie ten wysyw? Nie wiem, za chwilę zobaczę w telefon. Teraz siedzę w czapce w pokoju i chcę wyjść na zewnątrz, zapalić. Za chwilę odniosę się do tego listu, który się pojawił. No dobra, muszę już iść, bo zaraz się odniosę. No bo idę zapalić, później pogadamy. No, ale ten sam to... Jakie jest moje expose? Jakie jest moje... Expose właśnie. No to za chwilę doświadczysz. Kurwa, no naprawdę przyznaję wam, ludzie, nie, że już się przymierzałem do wyjazdu do Eli. Kurwa, miałem to na uwadze. Kurwa, to miało nastąpić. To miało nastąpić tak naprawdę. A teraz będzie zupełnie inaczej. Ja sobie kupię kilka litrów wody na Wigilię, skrzynkę piwa, popijawkę do drinków, kaktusa z kartonu. Dwie oranżady. Mhm. Ale dwie oranżady? A czy ktoś to wypije? Nie wiem, czy ktoś wypije te dwie oranżady. Weź na moją odpowiedzialność. Mają zostać te dwie oranżady? No nie wiem, po co ma to zostać. Kurwa, dobra. Ja wiem, o co chodzi, bo mema z internetu chciałeś mi teraz sprzedać, więc czaję o co chodzi.
Ale ty ziarkę wczoraj Szczynkę, wódki i dwie aranżady. A jak zostanie, to kurwa, co z tym zrobić wtedy, jo? Mm. Nie wiem, no moje to zawsze wyglądały tak samo. Kurwa, no to nie wiem. Wiesz, kurwa, co ja robiłem? Jezu, ja tak już nie mogę doczekać świąt. No, że ja też nie mogę doczekać, aż zapłaczę w samotności na fotelu, patrząc na YouTube'a w telewizorze. Też się nie mogę doczekać tych świąt. Nie, no to ja się bardziej tutaj czuję samotna. Ja już... Jeszcze tylko jutro i we wtorek wieczorem. Pyk do Polski. Dobra, Ela naprawdę teraz zmarnowała masę czasu, pisząc do mnie jakiś wysryw. Bo za chwilę o 21 miała ten, no w ogóle tego live'a zrobić, nie? No ja jestem, prowodyrem tego, że ze względu na mnie, no to ona marnuje czas. Ja się rzekam. Nie będę też, że spóźniła się przez ciebie. No właśnie. O Jezu. Ale mam nadzieję, że zacznie w miarę wcześniej, bo ja też chcę iść spać. Mam nadzieję, że nie naruszy jakichś zasad DMC, publikując jakieś piosenki DMC, to nie wiem, czy dobrze mówię. No, naruszeń praw autorskich jakichś piosenkarzy chociażby w tym. Przecież ona w kółko puszcza tą jedną piosenkę, jedną. Dobra, za chwilę wracam do pokoju, teraz sobie palę na zewnątrz. Podzielę się informacjami, moimi spostrzeżeniami na każdy temat. Macie to obiecane. Jak w ogóle z temperaturą w Polsce właśnie? Muszę sobie sprawdzić. Zero stopni jest na Pomorzu. O, to już ciepło się robi. Już, jutro już może nawet deszcz padać, mi się wydaje. No matka mi właśnie kurwa też mówiła, że żebym nie przeginała z ciuchami, bo w Wigilię ma być 10 stopni na plusie. Ja mówię, co? No, rzeczywiście. No wchodzę do ciebie na Kalisz, to mam sobota 7 stopni, kurwa, i deszcz, ja pierdolę. A tak się cieszyłam, że będą święta białe. Ja tam żadnych zdjęć nie porobiłem, jak ten śnieg u mnie leży, w przeciwieństwie do Eli. Niczym się nie pochwaliłem. Nie zrobiłem żadnego vloga, tylko dla prywatnych osób, jak ona do mnie. Nie, no, ale ona jest hipokrytka, ta kompletna hipokrytka. No, ale Ela chyba się nigdy jeszcze nie przyznała, żeby kogoś przeprosić, że zrobiła coś źle. Tak, też od niej oczekiwałem takiego właśnie stanowiska, żeby ona chociaż raz. No, wymuszałem to na niej. Nie, ona nigdy. Nie wiem, Huragan, jesteś jeszcze tutaj z nami? Naćpała się ten... Nie, zajarała. Zajarała sobie zbyt dobrze i to... Jestem. Janusz się śmiech. No to przecież Huragan też wczoraj dostała za... Napisała tam, że oczekuje. To nawet nie to, że oczekuje, tylko że przydałoby się przeprosić, tak? Dzisiaj, jeśli miałem tą władzę, że admina posiadałem, no to odebrałem wyciszenie Zali, no ale teraz już nie posiadałem żadnej mocy ani władzy. To niestety już wasze prośby odnośnie tych wyciszeń, niesprawiedliwych zresztą pewnie we większości ze strony Eli, no nie będę mógł już no, wam pomóc w żadnym stopniu, no nie wiem. Ja się nie udzielam tam za bardzo, no dzisiaj tylko się wkurwiłam, bo pisała o tym, że Jan sobie i tobie zabierze, nie? No ale wiesz, ktoś tam nawet też napisał Jan za co, a Jan odpisał za to, że spałem do 15. No właśnie. No więc to jest Jan... takie... No, o kurwa, teraz mi się teraz telefon... Ale staram się tam... O kurwa, wiesz co? Wiesz co tu się stało? Wyjebała ci wypracowanie, kurwa, na 500 słów.
Nie. Dobra, nie powiem od kogo dostałem wiadomości. O kurwa. Ja pierdolę. No mów, Marek, nie trzymaj nas tak w niepewności. Fajnie, że córcia się odezwała do mnie. Ale... Na domu w Marysi? To ty już o niej mówisz, córcia? No, wiadomo, że to była tylko ten, taka przenośnia. Nie, to było straszne, co przed chwilą zobaczyłem, co ona napisała. No, możemy rozmawiać o czymś innym? Nie. Mów, co napisała. Nie powiem. Czyli ma dostęp do telefonu i do internetu, skoro ci odpisała. Ale dlaczego w tych godzinach, a nie wczoraj i kiedykolwiek? No ale ty mówiłeś, że dzisiaj do niej pisałeś, a oni dostają telefon, jak Ela mówiła, około 20, nie? Aha, około 20, no to już jest około 20 przecież. No. Ja pierdolę. No, mam podstawę twierdzić, tak jak Ela mówi, że dzieje się tak, jak się dzieje w tym ośrodku wychowawczym. Jak ona mówi, kurwa, mam podstawę teraz, otrzymałem wiadomość. Kurwa, i nie wiem, będę korzystał z tego, że wiem, że mam podparte dowodem też. Dobra, muszę coś teraz też zareagować na to, co otrzymałem, bo przecież nie będę bezstronnym. Ale weź tak bezstronnie zareaguj, typu trzymaj się, a nie, że wiesz. Wiem. Kurwa, kolega do mnie dzwonił z Polski. Jany, zaczynasz pięta do Polski? Nie jadę. Sam będę w domu siedział chyba. Jest, ale zrozumieć wiadomość od dziecka, no to trochę trudno mi to teraz jakoś mi jest zrozumieć. Ja też jest czasem trudno zrozumieć. Ale... Ja jestem najebany non-stop i co cię to interesuje? No z tobą jest tak z dzieckiem czasem. No. Kurwa, dobra, zostaliśmy sami, ja już bez admina, no to nie będę teraz mógł wyrzucać z tego kanału żadnych osób. No to jesteśmy, tutaj jacy jesteśmy. No to pozostało nam w takim... Chciałbyś wyrzucać? Nie wiem kogo, może ktoś inny by chciał się napatoszyć, to bym chciał. Ale po co siedzą osoby, które się na przykład nie odzywają? Tego nie rozumiem. Wiadomo, może już Słoneczna Pasieka jedną głosówkę upubliczniła w internecie. Chyba tam z Iskarioty, wiesz? Godzinę temu. A, z Iskarioty, no to tam też fajnie mówiłem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Też fajnie mówiłem. To nie mam do siebie żadnego żalu. No, ten temat się wypowiadać, bo mam trochę inne zdanie. Ale kłócić się nie chcę, więc... Ale tak samo dzisiejszego wieczora też było, że kłótnia jakaś pojawiła się między nami. No bo Marek, trochę nie powinieneś, wiesz? Żeby nawet sobie nie zaszkodzić. Kurwa, kolega dzwonił pewnie po kasę, kurwa. Ja czekam na pieniądze też, w tym tygodniu mam dostać. Pewnie wyłożył na mnie siano, na teścia i na inne te rzeczy. Ja muszę właśnie rozespać. Filip, a ty dalej tego teścia napierdalasz? No nie jeszcze właśnie. Ja dopiero zamówiłem i miał mi kurwa kolega wysłać. No. I on chyba siano za mnie wyłożył, teraz do mnie dzwoni, kurwa. Muszę jutro mu zadzwonić i mu powiem, że mu wyślę w tym tygodniu. Czekam na przelew. Właśnie, a euro teraz chyba tak w miarę wyżej stoi, nie? No. Euro 4,69, no to poszło trochę w górę. To sporo.
dobrze dla mnie. No dla mnie też, bo będę musiała we wtorek wymienić, kurwa, w środę. Ja ogólnie taki miałem plan, kurwa, żeby kantor otworzyć, nie? A żeby otworzyć no. kantor, trzeba być osobą niekaraną i tak dalej. Mhm, mój sąsiad ma trzy kantory. Jeszcze jakieś inne tam pierdoły były do... Matka tak się srała, bo mówi, Jezu, właściciel kantoru będzie się do nas dobudowywał, bo mamy bliźniaka, nie? Mhm. I że o, jakaś mafia i w ogóle, a tu mamy tak zajebistych sąsiadów. On ma w sumie trzy, no, dwa w Kaliszu i jeden w Sieradzu chyba. W Sieradzu albo w Ostrowie, nie pamiętam. O, jeden. Pieniądze. Marysia, no dobra, kurde, dobra, odpiszę coś jej. Ale ona mi teraz na serce weszła. Już nie wytrzymam, muszę coś odpisać. Odpisz, ale tak trochę bezstronnie. Nie, to bezstronnie nie będzie. Ona sobie poradzi dzięki takim słowom, które teraz napisałem. Dobra. Messengerek Eli, teraz wszedłem, ale jaki długi wysryw. Ojej, chcecie posłuchać tego wysrywu? No, na pewno żona go przerobi i zaraz go skopiuje do tego. No dobra, no to może ktoś chce posłuchać, bo nudzi się w tym momencie w oczekiwaniu na live'a Eli. No, może przyjmijmy sobie taką wersję. No dobra. Jestem zajebany w akcji, wiadomo, że gardło nie moje. Dobra, chciałbym przejść teraz do przeczytania tego, co otrzymałem od Eli. Tym razem mnie nie oszukasz z tym przyjazdem. Bardzo, bardzo błędnie napisane. Odszukasz? Nie, dobra, już wiemy, każdy już... Wiadomo, że ona popełnia błędy, to nie można tego zrozumieć tak dosłownie i bezpośrednio. Obiecałeś przyjazd 2 tygodnie temu. Gówno prawda. Dzisiaj odwołałeś, byżby bez powodu. Święta są za 5 dni. Napisałeś mi wyraźnie 2 razy, że wszystkie nasze plany są nieaktualne. Bez powodu. Ona się dalej nie nauczyła tego, że nie należy mnie traktować w niewłaściwy sposób, kiedy ja zamierzam przyjeżdżać. Ja tracę w tym momencie naprawdę bardzo wiele. Ona nie wie. O, jest dobra. Mam teraz kontakt z Marysią w tym momencie. I nie wiem, czy pozostawić ją teraz bez mojego dobrego słowa, czy z wami dalej rozmawiać. No, odpisz jej coś. Ela dodała filmik. I wy możecie odsłuchać ten filmik? Nie, poczekaj troszkę. Dobra. No, dobra. Dobra, bardzo fajny liścik wysłałem do Eli. Dobra, teraz skończyliśmy na tym. Święta są nieaktualne, dobra, tak ogólnie teraz powiem. Bez powodu. Wobec tego ja umówię się z kimś innym, bo ty mnie chciałeś oszukać z tym przyjazdem, jak w listopadzie i w lipcu.
nie mogłem przyjechać i oficjalnie pisałem do niej, że nie mam urlopu i nie mogę przyjechać. To ona ma urojenia, kurwa, takie, jakich ja bym sam sobie nie wymyślił. Mówiłem, nie mogę, nie mogę. Próbowałem, poszedłem do biura, do szefa, zapytałem się, czy mogę otrzymać tydzień urlopu. I napisałem to, nie otrzymałem, nie otrzymałem, nie mogę przyjechać. A ona robi co? To, co uważa, że to jest fajne. Czyli, kurwa, niszczenie, wywyższanie się nad innym człowiekiem. Walka nadal trwa, nadal fan. Psychotrop ma live'a teraz. Jeśli ktoś chce go oglądać, to proszę bardzo, można wejść na jego kanał. No pierdolę. Dobra. Czytam dalej. Pewnie jesteś umówiony z Wemerką i znowu chcieliście sobie ze mnie zakpić. Niestety Wemerka nie chce mnie w swoim życiu w dalszym ciągu. Albo z Marantą, ale jako Marantą, Maranta. Ja używałem synonimów odnośnie Wemerki, że używałem Marantę. Kurwa, no i jednocześnie też jej krzywdę robiłem w jakiś sposób, że ona zostawała omawiana, oczerniana. Ja pierdolę. Dobra, przepraszam, bo jestem tak teraz rozśmieszony. Nie, ciężko mi jest czytać w dalszym ciągu, co tutaj ja widzę przed sobą. Udało się wam, ale bez wykrzyknika. Dałam się nabrać. Niemożliwe, żebyś bez powodu wszystko odwołał. Ktoś cię namówił, albo od razu to zaplanowałeś. Gówno, prawda? Trudno. Kropka. To inni mężczyźni, z którymi mogę spędzić święta i jak się z nimi dzisiaj umówię lub jutro, to nie odwołają spotkania w ostatnim momencie, jak kiedy. Czekaj. Mamy to może troszkę podobnie, troszkę podobny styl pisania. Wy narzekacie na mnie, a ja narzekam na Elę, bo ja czasami też nie mogę jej zrozumieć. Też pisane na szybko wpływa na to, na jakość naszych tekstów. Dobra, nie chciałbym umniejszać jej, ale wiem, ludzie cały czas mi to mówią, że te moje teksty się nadają, żeby kolejny odcinek Słonecznej Pasieki można by było zrobić. Dobra, poczekaj, Janys, słuchaj i siedź tutaj teraz ze mną. No. Podobno live jest o 23:00. O, to już sobie przejebała z tym live'em o 23:00. Bo mnie nie będzie się chciało. Odebrałam tobie i Janysowi administrację u mnie na Discordzie, YouTube, idźcie do psychotropa. Łasić się do niego albo do Oskarioty. Nie wiem, tutaj Oskariota. No, Iskarioty na pewno chodziło. No, wiadomo, ale takie tyle błędów stylistyczne też zauważyłem. Mimo tego, że nie jestem polonistą, tak, wiem, jakie błędy ja popełniam czasami. Jestem tego świadomy. Ale nie wywyższam się nad kimś. Dobra, za odwołanie świąt ze mną najlepiej nie pisz już do mnie na serwerze ani na live. Ja dzisiaj powiem prawdę o tobie. Ciekawy jaką. Jaką prawdę? Że zjebała na swoje własne życzenie. Zjebała to wszystko, bo ja już byłem skłonny pojechać do niej kupić bilet, ale nie kupiłem go. Powinienem zrobić, kiedy mam czas, czyli w weekend. Ten weekend. Mam dużo czasu teraz, żeby się zająć takimi sprawami. Ale jednak, no moje przeczucie było właśnie, takie właśnie, któremu mógłbym zaufać. No, bo się dzieją takie rzeczy, jak się dzieją. Dobra, dalej przeczytam tekścik jeszcze. Żeby wyciągać informacje o moim dziecku dla hejterów. Ciekawe, kiedy ja coś takiego zrobiłem. Ja się wielokrotnie bronię. Bronię się przed wyznaniem jakichkolwiek informacji do was, do opinii publicznej. Tak robiłem. Nie musicie mi przyznawać racji. Tak robiłem. Dobra. Dalej. Chcesz rozjebać mi do reszty życie i pracę, to rozjeb. Dzisiejszy live będzie godzinę później przez ciebie. To był Marek ostatni raz. Nie obiecuj kobietom spotkań, a potem nie obrażaj się bez powodu i nie odwołuj wszystkiego, bo jest to strasznie szczeniackie.
ale ja próbowałem dzwonić, odezwać się, napisałem, co jest tym powodem właśnie, że ona się w taki sposób do mnie zachowuje. Dlaczego ona mi pisze takie słowa? No już nie muszę wam przytaczać, nie robić screenów, bo chyba to już trochę było trochę głupie, nie? Pożałujesz tego, co mi robisz. Zobaczysz. Kropka. Mam w dupie spotkanie z tobą. Święta. Twoje obietnice. Czekanie na ciebie. Mój odpis. Sama nie chciałaś. Ach, ta Ela. Ale naprawdę bardzo wiele ludzi oczekiwało tego, że ja się spotkam z Elą, nie? W te święta. Ale no, prawda była taka, że ja tylko to rozważałem, a ona sobie jakąś wersję, jakąś tam projekcję w głowie wymyśliła. Marek, mamy dla ciebie coś do przekazania. No, mów jak chcesz. Na filmiku Ela prosi, że mamy powiedzieć ci, że masz jej nie prześladować. Zesraj się. O, na administratorowej grupce facebookowej napiszę. No. To jest w moim stylu. No. I pierwsza osoba to jest, nie wiem, co to jest, pierwsza osoba, która z administracji nie kojarzy. Kto to jest? Ej, ona to samo ci napisała, co mówi tu w filmikach. Nie widzę na przedpokoju żadnych filmików. Możesz mi zapuścić, czy ja mam sam wyjść? Bo wtedy już nie będę wiedział. Już. Czekaj. Boże, ile tych filmów. Ale wiesz co, te starsze są, te to było 16. Kurwa, no nie chce mi się wygrać. Poczekaj, wysyłać. Dobra, to może pomijmy, ale twoje zdanie, co tam zaobserwowałaś na tym filmie, to wystarczyłoby, jeśli chcesz teraz nam tutaj wszystkim w tym takim wąskim gronie przepowiedzieć. Ale zaczekaj, bo na razie nic nie wspomina, że ten live będzie. Aha, tu jest jeszcze jeden filmik. O godzinę później, że to przeze mnie to jest. Kurwa, przeze mnie, kurwa. Co za debilizm. Dobra, zadzwonię do Eli i zrobię ten wyjątek, kurwa, bo ja nie wiem. Zobacz, jak... Coś przerwało, Marku. W tym momencie otrzymałem. A kto spierdolił, kurwa, to spotkanie? Kurwa, co za głupia debilka. Dobra, pobieram. Janys, ja nie mam żadnej litości. Nie będę miał. Przyznaję to przy tobie. Nie mam żadnej litości dla niej. Kto spierdolił to spotkanie? Bo mogło się naprawdę udać. Ale co ona tu w ogóle mówi? Janys, ona mi prywatnie napisała, prywatnie na Messengerze, że jeśli kiedykolwiek będę się pokazywał na głosówkach u psychotropa na serwerze, no to, że ona odbierze mi admina i tobie i również. Ale to napisała mi prywatnie. Ale to prywatnie to nie są żarty, pamiętaj, Janys. No tak. To w ten sposób działa i ona się nauczy. Ona się nauczy dzięki takim właśnie moim reakcjom chociaż. I tak gówno wiem, co się w jej życiu dzieje. O niczym nie chciałem jej mówić. No to jakie ja mam korzyści i realny wpływ na to, co mogę pomóc w jej przypadku. Nie mam. Nie mam żadnych korzyści. Żadnych korzyści, naprawdę ja nic nie mam. Pierdalam. No tak. Ale psychotrop miał z nas w sumie korzyści, nie? Mhm. A ja też... Pewnie, że tak. Ja tam, Marek, chodziłem tylko za tobą, tak szczerze, bo mnie nie interesuje ten psychotrop ani jego, kurwa, Discord. Bo nie jest dla mnie osoba ciekawa. Jest, kurwa, wulgarny, taki co drugie słowo przeklina. No jeśli masz ochotę robić nowy, kolejny serwer, no to...
Dla mnie to dla waszej korzyści powinniście zrobić ten serwer, a nie dawać mu atencję, bo on tylko na was zarabia, na was i na Elce. Taka jest prawda. No tak. No, a ja nie mam gdzie iść, kurwa. Bardzo mu urosły te subskrypcje. No ale mu też znikną. I dla mnie też jest chore, że tam chodzicie, wiecie, na te głosówki, bo on sam w sobie wcale nie jest ciekawą osobą. No to Janys, musimy wymyślić jakiś obszar neutralny. No ja będę z miłą chęcią z tobą rozmawiał też publicznie na głosówkach. No, i w dupie to mam, czy będzie to nagrywane, czy nie będzie. Ale będę mówił tak, jak myślę, tak, jak czuję. Albo tak, jak chcę widzieć rzeczywistość. Ale to teraz jest właśnie, jak się nagrywają? To jest moja zasada, bo ja mówię w taki sposób, jak chcę widzieć rzeczywistość, nie? I czasami to jest mój najgorszy kamień u nogi, nie? Kula. I tak się nagrywają, Marek, przecież już teraz jest. Wiem. Dlatego ja mówię tak, a nie inaczej. Prywatnie też się czasami bronię przed mówieniem prawdy, bo ja nie jestem w stanie zweryfikować, czy to w jakim celu to ma służyć ta rozmowa ze mną. Ale byś zrobił nowe Mareczkowo, no to ten serwer tego, jak on ma psychotropa, padnie, no. No. Ale to ty sam rób ze swoimi koleżankami. Ja może obiorę taką ścieżkę. No, Ele Gawin przesyła film. Do ciebie czy na... A mi też się nie chce serwera robić. 16. Mówi, że jest 16 i ma zapłakane oczy. 16 grudnia 2022. Niedziela. Płaczę. Minęła godzina 16. Zaraz wam po prostu wszystko. Zaraz wam wszystko opowiem. Wszystko nagram. Nie, ja już nie chcę tych fałszywych łez obserwować, co Ela właśnie do mnie wysyła. Nie, no, kurwa, też. Janys, ty. No. Kurwa. Ty nie jesteś pachołkiem, nie jesteś parobkiem niczyim. No nie. Nigdy nie będziesz się pokazywał w internecie jako osoba, która należałoby bić, popychać, pokazywać, że należałoby się taką osobę dręczyć, bić, no wiadomo, i tak dalej, nie? No, a ja co teraz pokazałam w tym momencie? Ela już nie może do mnie w taki sposób się wyrażać, jak ona to miała czelność do tej pory stawiać mnie w takim położeniu. Czyli no, teraz ja mam cierpieć, ja mam znosić te jej wyzwiska, te wszystkie te opowieści na mój temat, jakie ona produkuje na tych Discordach. Nigdy nie stawiła mnie na równej szali ze sobą. Taka jest prawda. No i dopóki ona tego nie zrozumie, ja muszę to taką szerszą wypowiedź w stosunku do niej może napisać. Tylko, że mi się nie chce pisać. Ja wolę się najemać, kurwa, piwo wypić i mam spokój. A ja i w jaki sposób ja mam do takiej debilki dociec? Bo ja nie rozumiem. Teraz ona będzie najbardziej zapakaną osobą na świecie, bo Marek nie przyjedzie. Niech mi wyśle jeszcze raz 500 zł na konto, żebym sobie opłacił bilet. No ostatnie ciekawe dwa dni były ciekawe, co się działo tutaj. Wiesz, nauczysz psa pewnych zachowań, jeśli będziesz go karał, nie? Za jakieś zachowania. I nie wiem, czy należałoby w tym momencie z mojej strony też tak traktować w tym momencie Elę, nie? Że pokazuje moje niezadowolenie. Mhm. Czy to jakiś skutek przyniesie w przyszłości na jej zachowanie. Kurwa, no. Wiesz co, mi się wydaje, ale nie chciałbym przyrównywać Eli do jakiegoś zwierzęcia, którego uczysz zachowań. To już... No i mam 3 filmy od Eli w tym momencie. Których jeszcze nie obejrzałem, dobra. Wysyła mi co chwilę coś. Ale to wszystko jest na tym. I starej babę, Marek, też niczego nie nauczysz, no. Jakby miała Ela, nie wiem, 18
Możesz się taką wytresować młodą, nie? Albo maksymalnie do 25 roku życia, czy tam. A jak już, nie wiem, po 30, to już babę nie zmienisz. Ale że jestem wróżbitą, tym człowiekiem, który wie, jak będzie wyglądać przyszłość, to nie tylko ja jestem taką osobą. No chyba jeśli chodzi o nowych ludzi ze świata uniwersum Eli Gavin, to możecie nie wiedzieć, jak Ela będzie się zachowywać w poniedziałek lub nawet na dzisiejszym live'ie. Próbowałem odpalić wiatrak zasilacze z nowiutki, czysteka 750. To nie byś chciał ruszyć, a nie może. Wyciągnę tą baterię, zobaczymy. Co? Dobra. Ojej, może screena na przedpokój wyrzucę właśnie z tego momentu, że siedzę tutaj na waszej głosówce, ale nigdzie indziej. A nie, 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 to nie ma znaczenia, to jest z jej strony jakieś głupie zachowanie. No ale też policzek w twarz, że siedzę u psychotropa, ale jednocześnie nie wchodząc z nim w konwersację, że to ma takie wielkie znaczenie, ból dupy. Przecież nie poruszaliśmy tematów takich skrajnych dotyczących jej osobowości, czyli Eli. Nie, niczego na jej temat nie rozmawialiśmy, o takich żadnych problemach. No, albo ja nie jestem świadomy tego, co mówiłem, bo wiem, że mówiliśmy z Janisem, że przyjeżdżamy do siebie na przełomie lutego lub marca, albo w jednym lub drugim miesiącu. Znajdę czas na to, wezmę sobie nawet urlop, żeby jak najdłużej z tymi osobami spędzić ten czas, żebym zapamiętał sobie ten dzień, bo to najważniejsze jest ilość dni. Można się najebać jednego dnia, ale co? Ale potem wyjeżdżać na drugi dzień, to trochę głupio jest za każdym razem. Nie. Nie lubię takich spotkań. Już jedno takie spotkanie miałem i się wcale nie zafascynowałem tą osobą. Bo wiesz, krótkie spotkania to są do chuja. Tego nienawidzę. Wspólnych świąt już nie będzie. Nie obiecuj, nie odwołuj, nie rób sobie z ludzi jaj. Ciekawe kto. Chciałeś przyjechać? To czemu dzisiaj cały dzień odwoływałeś? Pytałam dzisiaj, czy przyjedziesz, prosiłam dzisiaj. Tak, pytała. No to ja jej odpisałem. Zobacz sobie wyżej, co napisałem. W ten sposób odpowiedziałem na te jej zarzuty. Zobacz sobie wyżej. Niech ona przeczyta swoje teksty i moje teksty. Były wyżej. No to co ona teraz, z czego ona robi wojnę? Prosiłam dzisiaj, żebyś przyjechał. Nie zauważyłem tego. Naprawdę wam nie skłamę, nie było czegoś takiego. Napisałeś, że nie. Jak nie, to nie. Myślałeś, że będę cały tydzień czekać, aż się namyślisz. I dlaczego, kurwa, pokazujesz publicznie moje prywatne filmy i listy? Bo z kłamcami tak należy postępować i tylko tyle mi się wydaje. Ale mam tych filmów. Nie, no naprawdę mam dużo. Niektóre trwają po 5 minut. A w głównej mierze mam po minucie. Ale tam głównie jest o tym, bo to wszystko jest na przedpokoju. Ona mówi do ciebie i wysyła to też na przedpokój. Że ty tylko, wiesz, chciałeś... Ale ja nie będę się z dziećmi bawił, kurwa, nie będę się z Elką, kurwa, bawił. To nie jest osoba dorosła. Ja chcę skrócić to, co było w tych filmikach, że... No dobra, tak, ale ja nie muszę reagować na nią w żaden sposób. To jest dziecko. To jest dziecko w moich oczach. Wyciągnąć tylko informacje o jej dzieciach dla tego, o jej dziecku dla hejterów, nie? Chore. Tak, przed chwilą o tym czytałem i mówiłem wam. Tak, czyli te same listy, które ona do mnie pisze, tak, pojawiają tak, się na... No, ta sama zasada. Bo no ona fajnie, na dobra, ja zostałem naprawdę bardzo fajnie potraktowany w tym momencie.
Dlatego taki hejt się na ciebie wylał, bo ona też tam mówi bezpośrednio do ciebie na tych filmikach. Kłamie. Ja wiem, że kłamie. Dobra, ale myślałem, że możemy jakoś między sobą mieć jakąś nić porozumienia. Myliłem się. Dobra, ale w dalszym ciągu pozostawię niezablokowane konto na Messengerze, w telefonie i gdziekolwiek indziej jeszcze. Pozostawię. Nie będę blokował. Niech ona się zbłaźni jeszcze bardziej. Ale no, nie przyjadę. No mówię wam dzisiaj teraz nie na trzeźwy rozum, nie na chłopski rozum też nie. Ale mówię, że nie chcę przyjechać, mnie to nie obchodzi tak naprawdę. Może ktoś coś chce dodać, może na jakiś inny temat zejdziemy, bo ja nie czytam teraz przedpokoju. Nie wiem, jakie negatywne emocje powstały. Po tych filmikach, bo ona te filmiki dużo wcześniej dała, wiesz? A teraz ucichło. Chujowizna. Chyba tyle starań. Ja pierdolę. No, sprzedaję się wam teraz, że chciałem. Chciałem do niej przyjechać, się w ten sposób poświęcić. Ale dobra, teraz będzie kara za to wszystko. Teraz będzie kara taka. Ja sobie nie zrobię krzywdy. Nie zrobię sobie wbrew. Chciałbym to zaznaczyć, nie? No, ale teraz należałoby wytrzymać te 5 dni pracy. No, 5 dni pracy i Wigilia. A też pracujesz między świętami? Chciałbym. Już nie będę wykorzystywał tego urlopu, który mi pozostał. Wolę iść do pracy. To jest ciekawsze niż siedzenie w domu na fotelu i popijaniem tego alkoholu. Nie, nie macie wolnego, tylko normalnie możecie iść do pracy. Tak. Nie, bo pytam się, bo niektóre firmy na przykład stoją, nie? Mają przestój. Ale są przesłanki ku temu, że wszyscy otrzymają postój zakładowy, czyli każdemu odbierze się urlop. Tak, wiem. No tak mi mówiono u mnie w zakładzie, że mimo tego, czy bym wyjechał, czy bym nie wyjechał, i tak ten urlop zostanie mi zabrany na ten czas. Tak, jak ja pracowałam w Nestle, to też zawsze był przestój i też musieliśmy mieć urlop zostawiony na święta, nie? A ja nie. Ja pracuję również w soboty, jeśli tylko jest to możliwe. Ale czasy się zmieniły i już nie mam takiej możliwości. Bo fajnie było dostać za sobotę 220 zł za 6 godzin pracując. Nie wiadomo, czy pracując, czy ja pracowałem, ale chociażby, że udawałem, ale byłem tego dnia w pracy. No, a Ela właśnie odwlekała mnie od tej myśli, przecież masz internet, zrób sobie live'a, oni ci więcej dadzą, żebym ja ratował swoje zdrowie i życie, nie chodził do pracy w soboty. Ja wolę iść w soboty do pracy, i mnie to chuj obchodzi. Bo przynajmniej mam kontakt z jakimiś ludźmi w realnym życiu, a w internecie to tylko robię swoje show. Ten mówię do ściany, mówię do ekranu, do kamery. Po co mi takie live? Mi tak głównie zależało na tym, żeby kogoś spotkać, tak żeby się mnie nie brzydził, nie wstydził. Chciał spędzać ze mną jakiś czas. Bywały takie spotkania, dobra, przyznaję, ale się już od tego bokiem wykręcam, nie chcę za dużo mówić. Dobra, czekaj, może wejdę na przedpokój, nie wiem, ale jestem zmęczony, kurwa, spać mi się chce i żeby teraz zacząć czytać jakieś wysrywy Elki, to ja nie jestem w stanie. Nie, Elka nic nie pisze, ona się teraz pewnie przygotowuje do live'a. Jestem trochę zagubiony, kurwa, zmęczony umysłowo, kurwa, nie chce mi się. Ale dobra, może wejdę, może się zdenerwuję. Jak się zdenerwuję,
No to będę mógł jeszcze jakąś godzinę z wami posiedzieć. Kurwa, tutaj siedzi na głosówce ile osób ja. Czekaj, przewijam. Brawo, Elu, Marek w końcu od ciebie odczepi, a ty zajmiesz się walką o córkę. Tak, zamierzam, żeby ona właśnie tak postępowała, walczyć o swoją córkę, żeby ona to robiła, ale nie o mnie. Dobra, fajne teksty, ale większość przewijam i nie widzę, nie czytam. Aha, te filmiki, dobra. Ale kto jest temu winien? Kto jest temu winien? No mówiłam, że tam się wylało na ciebie trochę. Pomyj. Nie wiem, to muszę coś sobie włączyć. O której godzinie chciałabyś, żebym włączył film? O godzinie 21.01 czy później? 21.02. Masz jakieś na celu, że film... Ona, nie, ja tylko ten, co wysłałam tobie, ale już i tak go usunęłam. Ale ona po kilka razy ten sam film w ten, a nie chciały mi się załadować też niektóre, nie wiem czemu. Ale to ona to wszystko tobie na priv wysłała. Tak, na priv, tylko że ja nie mam czasu. Nie chcę was opuszczać, wolę tutaj podyskutować troszkę. No to już tak, idę na Messenger. Czekaj, no 6 filmów, 7, 8, 9, 10, nawet więcej mam tych filmów. O. Nie wiem, zapalić, kurwa się kładę, nie będę czekać na live'a. To powinien być już teraz, każdy oczekiwał. Kurwa, i to jest z mojego powodu, że że opóźniony jest ten live. No kurwa, i przez ciebie, Mary. Przez ciebie. O, jest. Co, Patka, śpisz? Patka śpi? Pytam się. Nie, nie śpię. Nie śpisz? Bo nie. Tutaj już wyzwiska w moim domu zaczynają latać. Jeśli wy macie coś takiego słyszeć, no to ja się będę musiał wyciszać troszkę. Ja nikomu nie robię nikomu krzywdy. Nie zagłuszam czyjegoś spokoju snu. Jest godzina 21.25. Nawet jeśli będąc gościem, no to jeszcze mam prawa do tej 22 za zakłócanie ciszy nocnej. Dobra, na pewno nie będę... O, co tu się pojawia na tym przedpokoju? Lesbijskie jakieś treści. Wziąłem już ketrela z 15 minut temu. No jak się czujesz, kurwa, po tym? Jeszcze nie zaczął klepać. Wiesz, na takie bolesne chwile, jakie ja doświadczam, chociażby wczoraj i dzisiaj ze strony Eli, też bym się chciał czymś zajebać. Wziąć jakieś środki, specyfiki. No to bardzo zabolało mnie. No bardzo mnie zabolało to, co Ela teraz odwala. Mhm. No. Czyli na to, że ja przyjadę, no to wiem, czytałem na bieżąco. No, a gówno się z tego wydarzy. Życie. Nie, ale ja nie będę tego żałował, tylko że po raz... Ja płaczę za każdym razem, kiedy ktoś mnie wychujał. Wychujała mnie jakaś koleżanka, którą myślałem, że mogę wprost mówić, że dzieje się w moim życiu coś takiego, że teraz muszę się na kimś wyżalić. Tak samo teraz postąpiła Ela. Znowu mnie zabolało. Marek, ja ale, jestem twoim ale za, poczekaj, bo za każdym razem ja się uczę tego, żeby już reagować w inny sposób. Nie być złamaną małpą, kurwa, i obroną ręką, żeby z takiej sytuacji wychodzić. Nie wiem, Marek, jak będziesz potrzebował koleżanki, to możesz do mnie zawsze zadzwonić.
Nie wiem, może, ale ja się boję ludzi. Nie lubię się nikomu być natarczywym. Zapomniałem słowa jeszcze jakiegoś innego. No, oprócz natarczywość, czy to jest jeszcze coś innego? To nie jest. Jak się przecież kolegujemy, masz problem i ty chcesz porozmawiać. Ale ty nie masz obowiązku do mnie się odzywać i doradzać mi w moich problemach. Ale może mam taką ochotę. To jest, wiesz, to nie jest, że obowiązek. Ale ja tak traktuję innych ludzi, z którymi rozmawiam. Ale widzisz, to działa, Marek, w dwie strony. Niektórzy mogą cię wysłuchać i chcą cię wysłuchać, a ty po prostu ze tego, że chyba byłeś tak hejtowany, podchodzisz do każdej osoby, wiesz, już z takim zapasem. Może no to może by się zgadzało. Właśnie. Ale ty jestem no podobnej wersji jestem. Ale to jest dobre, tak? Bo nie dajesz od razu jakiegoś tam punktu, wiesz, zaufania czy coś, tylko trzymasz osoby na dystans, tak? Bo już się no po zawsze, prostu przejechały. No. Dlatego ja wielokrotnie Janisowi mówiłem, nie chcę z nim na priv rozmawiać, ja wolę, żeby przy świadkach to wszystko to miało miejsce, bo kurwa ja nie mam zaufania naprawdę do żadnego człowieka ze świata internetu. Mm-hmm. Janis, pamiętasz chyba, nie? Że ja boję się z tobą na priv rozmawiać. Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć tobie. Ty mnie teraz zaszczujesz mnie, kurwa. Nie no, gadaliśmy czasami ten... Ale chciałem unikać, żeby takie sytuacje nie miało miejsca w nigdy. No, na początku to sporo. No, ale chyba teraz nie masz takiego czegoś. Teraz nie aż wiem, tak nie, ale na początku to nie chciał w ogóle gadać na blisko. Ja to się dziwiłam, jak Marek do mnie dzwoni. Ja mówiłam, Marek, w tygodniu spokojnie, możesz dzwonić, możemy pogadać. A zadzwoniła akurat wieczorem, jak kurwa leżeliśmy w łóżku i oglądaliśmy film. Czekaj, z kim mam do czynienia? Właśnie może powiesz swój nick? Ewelin, no wysłałam ci przed chwilą. A, no dobra. No wiem, dobra, faceta masz, no przeszkodziłem. Nie musisz się mną zajmować, to jest tylko twoje własne dobre serce, że chcesz mi pomagać. Fajnie, że jesteś, dobra, dodam do tego. Ja możemy się kolegować, dla mnie to jest, wiesz, ja tam nie mam, no. Wiesz, z tym żadnego problemu, ale ja od samego początku nie ukrywałam, że ja mam faceta i mam. A ja nie traktowałem ciebie jako kobietę bez faceta, żebym teraz jakoś napastliwie właśnie próbował wywrzeć na tobie jakąś reakcję, że być może spotkamy się na jakiś seks, nie? Nie robiłem czegoś takiego. Nie. Rozmawialiśmy tylko typowo koleżeńsko i tam wiadomo, jak cię psychotrop brał pod lupę. To nie jestem taką osobą właśnie, jaką większość ludzi mnie uważa. Czyli? Patrzę, dobra, czyli już nie będę dodawał, jestem tak zmęczony. Co tu jest? Ja tylko chcę się ruchać, aby spawać, sprawiać inną czynność seksualną. Marek Algowski, już pobieram, dziękuję. Dziękuję. Jak to jestem, kurwa, agent, kurwa, takich ludzi jak ja, to trzeba szukać ze świecą w ręku. Ze świecą. Nie wiem, fajnie, dzieje się coś w tym uniwersum, że można się uśmiać czasami, nie? No. Gorzej, jeśli to wychodzi negatywnie na ten, no właśnie na mój stan psychiczny, nie? To można... Ej, ale Marek, i tak się dziwię, że ja jeszcze bana nie wyłapałam. Jeszcze jestem cię na moim niku, patrzę. Ja też bana nie wyłapałem, ale wyłapałem braku admina. Poświęciła się do tego stopnia, żeby zalogować się na swoje główne konto. No, żeby odebrać mi admina. Przeczytałem to, co przeczytałem wcześniej, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. Ja w dalszym ciągu zadaję Eli pytanie. Co się, kurwa, takiego stanęło? Ale ona ci często zabiera, a przecież ja jestem znana dla niej. Najczęściej odbieranym uprawnieniom, osobą najczęściej odbieranym uprawnieniom, to byłem ja. Mhm. Marek jest, Marka nie ma.
Nawet tego samego dnia, kiedy mi nadała uprawnienia. No, to jest pojebane i chore psychicznie też. No tak, ale wiesz, że Ela uważa, że jestem twoją byłą kochanką. I oddaję do tej... Ale ona, wiesz, weź też sobie pod uwagę, że ona tu kurwa każdą inną kobietę traktuje, nie? Ktokolwiek by tam nie jako potencjalne zagrożenie. Dokładnie. Tak. Że jakaś kobieta się ze mną kontaktuje, no to już ona musi go podrywać, tego Marka, tak, żeby odwlec moje myśli, żebym nie patrzył na Elę, tylko na ciebie. Moja potencjalna przyjaciółko, koleżanko. Kurwa. Nie, bo to mi się wydaje, że to, co się stało, to jest tak, że Ela pomyliła mnie z Wenmerką. Bo Wenmerka przecież jest trochę większa, bo ja jestem chuda jak patyk i ona, pamiętacie, mnie wyzywała, że jestem ulana. I mi się wydaje, że po prostu jej się pojebało, bo ja się jej kiedyś pytałam. Ja bym chciał właśnie przywrócić te dni, które spędziłem z tą osobą. Ja byłem tak bardzo mocno przytulony. Tak bardzo mocno przytulony byłem w nocy do niej. Kurde, że nigdy. Chciałbym nigdy nie wypuścić jej z tych rąk. Ale Eli czy Wenmerki? No właśnie Wenmerki, nie? To bardzo, bardzo ją lubię, no, że aż mi łzy na oczy przychodzą nawet dzisiejszego dnia, wspominając o niej. Była trochę ulana. Jaka ulana, kurwa? To ona może powiedziała, że jest gruba, a ja nigdy nie twierdziłem. Wiecie co, odjebałam, robiłam sobie dzisiaj błyszczyki, w sensie dodawałam i mam kurwa całe prześcieradło w brokacie. Ja się w ogóle kosmetykami nie interesuję. Jakby dla mnie najlepiej, żeby to zlikwidowali. Dobra, idę zobaczyć na Discord. Dlaczego wy ze mną rozmawiacie? Ile tutaj mamy osób przed nami? No, jest adminka jedna. Ja jeby co, ja odjebałam cały pokój w brokacie. To na imprezie można się ojebać. No, ale ja kurwa jutro rano idę do szkoły, a już się wykonuję. Ja pierdolę. Do szkoły jako nauczycielka może. Nie, na kurs, wiesz? Ja od rana mam kurs, jeszcze jutro idę, żeby nie mieć dużo nieobecności, wiesz? O, ja no, fajnych ludzi spotykam w tym internecie. Ja nie żałuję, że się pojawiłem. Tego nigdy nie powiem. To mnie cieszy. Jako nauczycielka, to ja kurwa bym nie miała cierpliwości, abym pozabijała tych ludzi. No. Dobra. Ja na pewno nic ciekawego i mądrego nie powiem dzisiejszego wieczora. Oczekujemy na live'a Eli. Dogorywując w moich płaczach dzisiejszego wieczoru, ludzie dokładają swoją cegiełkę. Mówią, że robisz dobrze, robisz źle. Próbują wywrzeć jakieś zdanie. Wersję próbują wywrzeć jakąś wersję, którą mógłbym obrać. A tu mnie to obchodzi tak naprawdę. Ja sobie to przemyślę. Ale wy wszyscy pozostali ludzie właśnie tutaj z nami pozostający, proszę, żebyście przejęli dzisiejszego wieczoru narrację, przejęli myśl przewodnią, kurwa, jakoś poprowadzili. Ja nie będę mógł dalej opowiadać o swoim życiu, o swoich przekonaniach i to, co chciałbym robić. Może ktoś inny teraz zaprowadzi rozmowę. Janusz, ty nie masz nic do powiedzenia jak zawsze. Nie, no ja wszedłem do psychotropa i mi kurwa zaczął coś tam do mnie się strzelił. O mnie kurwa na czacie wszyscy piszą, jest od góry do dołu czat. Janusz coś tam, Janusz to. Janusz już nie jest adminem. Janusz to wierny pies Elki. Rozum i godność człowieka i taki znaczek odwrotności. Janusz. Dobra, Janusz, wyobraź sobie, że ja przez cały tydzień, no, być może w weekendy czasami spojrzę, co tam się dzieje na tym czacie głównym u psychotropa, ale przez cały tydzień nie uczestniczę i nie reaguję na zaczepki ze strony tych użytkowników na tym serwerze.
I mierzycie nie boli. Nie dosięga mnie to wszystko, co oni tam piszą, co oni tam pokazują sobie, wysyłają jakieś obrazki, wysyłają, to niech sobie wysyłają i życie mnie nie boli, bo ja tego nie widzę. Nie wiem tak naprawdę, co tam się dzieje. No ma, to chciałbym, żebyś obrał taką drogę, jaką ja właśnie postępuję. Bo wiem, żebym się, czasami mógłbym się załamać. Czasami mógłbym się załamać odnośnie tego, że u psychotropa takie rzeczy piszą na mój temat. Kurwa, na pewno. Bo zdrowo myślący człowiek, widząc takiego typu rzeczy, no to psychiatryk gwarantowany. Janis, ja ci mówię, psychiatryk gwarantowany byłby dla mnie. No i tam, rozmawialiśmy z Rafałem, nie? Na pewnej głosówce w piątek. No tak. No to dobrze pamiętam. Fajny człowiek. Dlaczego on teraz wychodzi z miłością do ludzi, to zastanawiam się. No, bo nagle zaczął jakoś pozytywnie postrzegać mnie, mimo tego, że jest młodszy ode mnie, że on widzi to, że ja jestem teraz takim naprawdę najbardziej udręczonym człowiekiem na świecie i należy mi się jakieś słowa współczucia. Dobra, no to może jego sprawa, że tak on myśli. Dobra, dziękuję za to, za samą postawę. Dziękuję bardzo. Trochę mnie to ratuje w tym życiu. No to się takie fajne się sprawy dzieją teraz ostatnio. Nawet Refatus, jakieś słowa współczucia do mnie ten energię wysłał, taką energię, jak Andrzej. Wiesz, za to, co Ela napisała, za to, co Ela nagrała, spodziewam się od słów Andrzeja Knagi, że on nagra głosówkę na Messengera dzisiaj albo jutro. Ja się tego spodziewam. Ale nie podzielę się z wami, dobra. To jest mój kotlet. Ja nie będę wam dawał go. To jest mój. Mało. W tym momencie, jaką osobę wy widzicie? Jak się przedstawiam teraz w tym momencie? Oczywiście, że obronną ręką wychodzę ze wszystkiego. Nie czuję się teraz osaczony, zdołowany, ten zniszczony psychicznie. Bo taką osobą chcę się wam przed wami pokazać. Nie chcę płakać. Czasami się zdarza, że płaczę, kurwa. Ale natychmiastowo, z minuty na minutę, ja już przyjmuję inną postawę. No okej, dobra, kurwa. Ktoś inny ma coś do powiedzenia, czy nie? Bo ja już nie wiem, co, o czym ja mam mówić. Macie taką masą materiałów, jeśli to jest nagrywane, no to ludzie poczują się uszczęśliwieni w pracy, jeśli odtworzą sobie to nagranie. I papalnie. Matkę sobie zrobię. Jeszcze przy spaniem, hormonek. Mam dwie torebki, żeby był mocniejszy, taki lepszy rulianek. Ty, ja przyszedłem do psychotropa obejrzeć kawałek i oni wszyscy tutaj to są widzowie z Discorda, bo on 500 tych widzów, co ma tam z Discorda. Ale z Elą też rozmawiałem również na taki temat, również zaznaczam. Odnośnie tych donatów, jakie on otrzymał jednego dnia, że 11 tysięcy złotych, że to jest nieprawda, ona próbowała mi wmówić. A jeden, dobra. To, co ja robię charytatywnie, to ja nie muszę się tym chwalić w internecie. Wystarczy, że się chwalę tym, że kontaktuję się z Elą jako obiekt doświadczalny.
A ja obiekt ten najgorszego potępienia w internecie pokazuje się. No, vice versa, właśnie w ten sposób. Jeśli lubię wysyłać Eli jakieś pieniądze, to nie myślisz sobie, że ja nie jestem do tego skłonny, żeby na jakieś zwierzęta też nie było mi, by mnie stać. Robię to, robię, ale się nie chwalę tym, bo mi się wydaje, że gdybym nie poinformował wszystkich w internecie, że wysłałem Eli Gavin 200 zł, no to by było potraktowane tak, jak wysłanie funduszy na schronisko dla zwierząt. Ale proszę cię, z tym wiesz, że ty wysyłasz jakieś ochłapy czy coś tam, nie? A na drugi dzień mówiła, że i tak nie macie z czego oddać, no to są ochłapy, jak nie masz czego oddać? Właśnie, no cały czas prowokuję takie akcje, że chcę... No właśnie, co ja chcę? Zobrazować hipokryzję, ale to jest tylko takie małosłowne wyjaśnienie. Ja mam jeszcze takie inne myśli na głowie. Żebyście wy zobaczyli, jaka Ela jest. O to mi chodziło od samego początku. Myślałem, że się dogadam z Elą, że wspieram ją, że boli mnie ta jej sytuacja, ale ona odrzuciła właśnie. Odrzuciła, no wczoraj odrzuciła właśnie moją pomoc, moje dobre słowo. No, dobra, nie wiem, mamy tutaj naprawdę wąskie grono osób. To no. mogę powiedzieć trochę więcej. No, bo Andrzej mnie prosił, żebym się zajął Elą, bo ona mnie kocha. Jak nikogo innego na świecie, a gówno prawda. Wkurwiłem się, dobra. Wiesz co, to też mogą być takie emocjonalne zagrywki, szantaż emocjonalny, nie? Że ale kto komu robi? Kto komu robi? Ja jestem normalnym, zwyczajnym człowiekiem. Ela może tobie robić, nawet namawiając Andrzeja, tak? Bo ma z nim teraz lepszy kontakt. No tak, ma. Więc jak niby Andrzej chce do niej wrócić, no to kurwa, dobra, to... z kim święta spędzić. No dobra, to teraz wam coś powiem. Mam nadzieję, że nikt tego nie nagra. Andrzej na korzyść swoją majątkową urósł o 4000 odnośnie tego przypadku, że odebrano Marysi dziecko, odebrano Eli dziecko, przepraszam. Kto tutaj jest większym skurwysynem? Ja, który się daje cały czas nabierać na zagrywki Eli? Czy Andrzej, który cały czas gra, żeby tylko jak najwięcej uzyskać z tego tytułu, że jest taka afera z tej rodziny, tej kasy jak najwięcej uzyskać? Oj, wiesz, dobrze, że jesteśmy w małym gronie. Bo wy widzicie jedną górę lodową, ale... pod powierzchnią wody się kryje. naprawdę się wszystko kryje, kurwa, takie coś, co jeszcze wy nie wiecie. A być może ja zdradzę wam, ale nie zdradzę, bo to jest, kurwa, to jest trochę chujowe z mojej strony. Dałem tylko cząstkę tego, cząstkę. No, nic więcej nie mogę wam dać, kurwa. Ale dziwi mnie też sprawa Andrzeja, bo tak... Na live'ach się o nim dobrze wypowiada i w ogóle, a na ostatniej głosówce, co była 16 chyba, jechała po Andrzeju strasznie. O Jezu. No tak gadała, że już koniec z nim i tak dalej, nie? Że nie będzie pomagać. No. I to było w czwartek, z czwartku na piątek, a w piątek był live, nie? Gdzie założyła chyba tą sukienkę od niego. Że mamy pieniądze płacić, wrócić, bo ma czas 30 dni. No dobrze, no ale czemu tak na niego najeżdżała? No to też jest takie kurwa dziwne. Jaka to jest logika, żeby facet nie płacił alimentów do kobiety, która wychowuje dziecko i jeszcze brał od tej matki pieniądze?
Ale Elka się na to musiała zgodzić, bo nie wystąpiła o alimenty. Bo tak były, wiesz, ścigane z urzędu alimenty. Nawet jakby Andrzej nie miał pracy, to by dostawała alimenty. Ale jeśli nie korzystała z tego przywileju, czy może wyjść obronną ręką, pokazując to jako argument w sądzie, że nie chciała pieniędzy uzyskiwać od swojego byłego partnera? No poniekąd może. A to trzeba to udowodnić. Właśnie to może będzie jej na plus. Ale czy ona na pewno chce, żeby Marysia wróciła? Podobno Andrzej już wynajął większe mieszkanie. Tak, za 7,5 tysiąca. No to kurwa nie wiem, gdzie, w zamku chyba. To są kurwa debile. Na miesiąc? Jeny, wiesz, Diany, co ja czasami mam do czynienia z takimi informacjami, no, ale to nie są takie... Nie sądzę, żeby to była prawda. Też Elka mi się wydaje, że dużo kłamie. Ale powinienem teraz obrać taką stronę, że nie powinienem się przejmować ich rodziną. Powinienem w ogóle odejść kogoś... 7,5 tysiąca, kurwa, sądy kogoś innego chciałbym właśnie podziwiać i się interesować. Może twoim życiem bym się chciał interesować. No to może bym miał jakiś większy wpływ. Bo tam, na to, co ja teraz patrzę, to kurwa, jeszcze tak w ten sposób być traktowanym. Szczerze to ja ci powiem, kurwa, uciekę jak najdalej. No, ja to zrobię, ale obiecuję, że nie przyjadę. Chcę zrobić taki precedens, żeby każdy widział. Bo ona sobie włosy z głowy wyrwie, bo nie przyjadę. Dla mnie to jest... Coś mi tutaj śmierdzi, wiesz? Tak samo jak powiedziałeś z tym 7,5 tysiąca, no to kurwa, w Krakowie za tą cenę to można willę już wynająć, tak? No, ale wiem, że tyle. A wiem, a zdradziłem, dobra, no to teraz mnie weryfikujcie, podawajcie tam do Andrzeja, mówcie, że ja podałem kwotę. No ale czy, nie no, przecież tu jest nas 9 osób, a w sumie włączony mikrofon, to zależy, mamy ja. Zależy, bo ja nie wiem, co wy chcecie robić z tymi informacjami, co ja wam sprzedaję. Kurwa, i dalej nie ma słychać Janisa, kurwa, i a z kim ja mam rozmawiać? Tu... No ja cię słucham, Marek. No a po co masz to słuchać? Nie wiem, co z tym kurwa zrobisz tak naprawdę? Nic, no. Ja jestem tak kurwa zniesmaczony, kurwa, ona potrafiła wszystko spierdolić w jeden dzień. Zjebać mi cały weekend, bo jeśli chodzi o sobotę i niedzielę, to zjebała. Mam nadzieję, że czuje się równie podobnie w stosunku do mnie. Mogę ci zrobić zdjęcie. Jaką torbę sobie kupiłem. Mam teraz w niej jakieś rzeczy, spodnie, koszulki, właśnie może tak na czas mojego pobytu w Krakowie. Ale to wszystko straci właśnie znaczenie, miejsce racji bytu. No niestety spierdoliła. Ja już nie będę dalej popychadłem w jej ramionach, kurwa. Nie. Ile razy ja już przyzwalałem na różne zachowania z jej strony. Ona niczego się nie uczy. Niczego się nie uczy. Jak ma się zachowywać? Ona myśli, że to, co ja poświęcam ze swojej strony, to jest tylko jak obcięcie paznokcia. Ale nie jest. Ja tak nie czuję. Ja poświęcam naprawdę bardzo wiele. Poświęcam swoje uczucia, intencje, szczerość, swoją szczerość. Właśnie i no, najgłębsze wyrazy właśnie pomocy, chęci. Mimo tego, że nie mówiłem tego wcześniej na Discordzie. Każdemu sugerowałem, nie uważajcie mnie, że jestem potencjalną osobą, która ma do niej przyjechać w święta. No, ale teraz chcę zobaczyć, jak ona będzie cierpieć za to, co powinna zostać ukarana, kurwa. Nie używa się w stosunku do mnie pewnego zbioru słów. Kurwa, no ja nie rozumiem. To jest ta sama sytuacja, kiedy miałem w listopadzie, nie wiem, którego 2000 jakiegoś roku przyjechać do niej za pierwszym razem. Ona zadzwoniła do mnie, nakrzyczała na mnie i ja pomyślałem sobie, o kurwa,
No to odwołuje bilet. No to już ma pozamiatane. Ja już nie jeden raz odmówiłem przyjazdu do niej i bądźcie pewni, że tym razem będzie to samo. I chuj mnie to obchodzi, że to święta, to może trochę należałoby bardziej pozytywnie patrzeć na ludzi. Nie wiem, czym by miała przekupić mnie. Może swoim nastawieniem, ten jakoś, że inna osobowość w nią wstąpi. Nie, to już się raczej nie zmieni. Nic takiego nie będzie miało miejsca, mi się wydaje. No i pierdolę to, ale powiedziałem wam. A może oni coś kombinują, żeby ciebie wyjebać na sianie razem z Andrzejem? No bo kurwa mi to nie daje spokoju, to 7,5 tysiąca. Dobra. Czekaj. Nie zdziwiło cię to? Specjalnie dla Marysi on wynajął mieszkanie za 7,5 tysiąca. No i kurwa z czego je będzie spłacał, bo ja nie rozumiem tego, nie wiem, będzie się kurwa puszczał? Jakoś i golak to on by się nadawał. Pewnie, że każda kobieta... Ale... Nie wiem, nie chcę dywagować nad tym, ale że to jest spoko, fajny człowiek. A co on robi w swoim prywatnym czasie, mnie to nie interesuje. No ale gdzie tu jest kurwa logika, powiedz mi. Nie ma logiki żadnej. Nie ma logiki nawet w tych reakcjach i słowach Eli, jakie ona teraz do mnie. A, ta Melka to jest odklejka chuja, ale nie wiedziałem, że ten Andrzej jest taki odklejony. Ja oglądam Andrzeja. Nie, Andrzej, on przystopował z tym życiem w internecie, żeby on ja się... On chce się wybronić właśnie z tych internetów przecież. Co ty myślisz? Ja widziałam, może gdzieś tam mi przejechało na Facebooku, na jakiejś grupie, ale nie, nigdy nie obserwowałam. Najgorszy jego był błąd o Putinie, wypowiedź, że to jest jakiś ratunek dla tego narodu. I do ośrodka monitorowania zachowań ksenofobicznych i tam nie wiem jakich, no bo tak mówię, tego tam, otrzymał on nagrodę za te jego słowa. Nie, to ja nie obserwuję tego człowieka. Nie czaisz? 2,5 tysiąca chyba dostał. Nie czaję. Ja wiem naprawdę bardzo dużo, bardzo wiele i że pewne zachowania moje wynikają z takich sytuacji, o których być może nawet niektórzy nie wiedzą i nagle się w waszych oczach staje tą osobą taką negatywną, ten prowodyrem tych kłótni czy coś takiego. A gówno prawda, jeśli jesteś w tym uniwersum, to powinno cię nic nie zdziwić, ale na pewno nie ja jestem tym złym. No ale ja nigdy nie twierdziłam, czy ty jesteś tym złym, czy nie, tylko po prostu jesteś dość naiwny i Elka dosyć bardzo manipuluje. Ale ja uprzedzam na zapas. Wiem, że tutaj jest nasze małe grono, ale ja muszę uprzedzać na zapas. Ja jestem osobą z internetu, jestem osobą rozpoznawalną, jestem osobą publiczną. I w taki sposób ja muszę się wypowiadać. No niestety. Ej, powiedzcie mi, wiem, że bierzesz to do siebie. Wiem, że to bierzesz do siebie, ale ja muszę mieć na uwadze, że być może zostanę za chwilę nagrany i upubliczony w internecie. I dlatego taki jest mój styl wypowiedzi. Wiem, ale tutaj z tego, co tutaj widzę, no wiadomo, są osoby wyciszone w ogóle. Janys, dołóż swoje, bo ty mi się wydaje, Janys, że ty też... Ty masz YouTube'a uruchomionego? Dostajecie powiadomienia, jak Elka rozpoczyna swój wysryw? Tak, tak. Mam nowy telefon i mi się to pojawia. Kurwa, mi się nie pojawia. To znaczy po czasie dopiero. To dajcie znać, jak odpali, bo napisała, o której za 15:10, że zaraz się odpali. Dobra. Naszły mnie myśli. Jeśli Ela chce robić content z tego, że zabrali jej córkę, a co dopiero, jeśli ona robi content z tego, że już Marek nie chce do niej przyjechać? No, rozumiecie? Rozumiecie, że to na tej samej zasadzie będzie działać? Mhm. Że pokłóciłem się z Markiem, bo to jest może taki łatwiejszy kawałek do zgryzienia.
Marek, od pół roku to jest, że się z tobą kłóci, godzi, przyjeżdża, mam wyjeżdża. Mam nadzieję, że wy to rozumiecie. Tak, tak. Ale i to nie jest wiem. Cały content. Kurwa, dobra. Ja się zamęczę dzisiejszego wieczoru z wami rozmawiając. To, kurwa, ja już tyle prawdy chcę wam przekazać. Oj, dobra. To powinny spierdolić jak najdalej, naprawdę. No, ale nie od was, od Elitu, ja już będę na swoje własne rachunki, właśnie już postępował tak jak wiadomo, wypadało. Jakiś sentyment zostaje czy coś, ale dla własnego dobra, bo kurwa ty się nigdy z tej chorej sytuacji nie... No wiadomix, kurwa, tak jest. Kurwa, ile razy? Pomagałem, współczułem. Pomoc finansowa też ode mnie pochodziła. Opłaciłem laptopa. Nie, że go sobie wziąłem tak na jej naiwność. I w ogóle, wiesz, teraz to takie dopytanie, nie używasz no, ale, tego, to mogę się wstać na live i ja pierdolę. Chociażby pokazując takie moje zachowania, reakcje, że jestem uczciwy, no to wielu z was powinno zaufać mi bezwarunkowo chociażby. Ja pierdolę. Zależy. Chcesz mnie zdenerwować, to mnie zdenerwujesz. Pokłócimy się, no okej, nie? Ale będąc taką osobą, która chce wszystko uregulować tak, jak należy, postąpić też jak należy się, według mojego tego regulaminu postępowania, właśnie nie wiem, jak to nazwać, jestem troszkę też zmęczony i pijany. Credo właśnie, credo, moje credo. To też z angielskiego się bierze. Kurwa, dobra, nie mam słów, ale no, że jestem naprawdę bardzo uczciwym człowiekiem. Ja nikogo nie oszukuję na kasę, nikogo nie będę oszukiwał. Nigdy sobie takiej łatki nie przylepię, żeby w internecie ludzie o mnie mówili w taki sposób. Ela sobie może mówić, ale no spróbujcie sami. Możemy się spotkać na piwie. Pokażę wam, kurwa, kim ja jestem tak naprawdę. Ale nie mówiła nigdy, nie? Że nie spłaciłeś tego laptopa czy coś? Nie, nic takiego chyba nie było. No, ale może są jeszcze jacyś ludzie, którzy niekoniecznie wierzą w tą wersję. A tak, no przecież było teraz. Były takie wpisy, nie? Że może nie to, że nie spłaciłeś, tylko że jak go nie używasz, to mógłbyś jej odesłać czy coś tam, i ja pierdolę. To zamiast tego iPhone'a też mogła kurwa sobie wziąć Orange zamiast telefonu, na przykład laptopa kurwa na raty, nie? Ja starałem się ją właśnie wyprzedzić w tym zakupie, ale ona utwierdziła się w przekonaniu, przecież ona zamówiła go, żeby trzymali go w recepcji do wykupu z jej strony. No i dobra, no chciałem odwlec ją od tego zakupu, ale się mi nie udało. Chyba w czwartek kupiła iPhone'a, nie wiem, tak mi się wydaje. Tak. Ale też wpadła, bo też tu wpadła z tym kłamstwem. Bo wcześniej, na tydzień wcześniej na live mówiła, że go kupiła, że go zawiozła, ale że Marysia go nie mogła dostać. A później, jak jej w niedzielę chyba wycofali te donaty czy coś, to napisała, że przez to, że o Jezu, nie było donatów, to nie ma kasy na wykup iPhone'a, nie? I tu była ta wpadka z tym kłamstwem, nie? I coś tam, że nie ma na prąd, czy żeby zapłacić za mieszkanie. A ona też nie wie, jak się ma. Raz mówi, że kto nie robi tego dla kasy. Pierdolenie. Wszystko się robi dla kasy. Wszystko się robi dla kasy w dzisiejszych czasach. Tak, ale właśnie dlaczego ona mi zarzuciła, że jestem zazdrosny, że jej piątkowy live poszedł prawidłowo, ale ja wcale go tak naprawdę nie oglądałem. Czasami to retransmisji trochę... I powiem, że to był jeden z nudniejszych live'ów. Znowu Tiger Bonzo live'a robi, kurwa. O, ja pierdolę. A jaka tematyka, Janys? Zapraszam na mój kanał. A nie skorzystam. Być może chcesz posiedzieć ze mną? No tak, no. Nie gadał o tobie nic. Bardzo dobrze, kurwa, świra, kurwa, takiego... Ej, wiecie co, ja kurwa... Ela mi powiedziała, że on ma trepanację czaszki, on miał jakąś przechodzoną.
No bo widać, że ma bliznę na głowie. Miał coś, ale to już było też wcześniej, jak on pił jakiś czas temu. Nie, no bo o nich było głośno parę lat temu, nie? Dobra. O Jezu. Ale zmarnowałam 3 godziny, nie, na te 3 filmiki godzinę czasu, co on nagrywał, a wszystkie te 3 filmiki to kurwa były tak samo, jakbyś oglądał live'a Eli. Wszystko to samo. Ja sprawdzałem, czy Ewa ma live'a, ale mi wyskoczył tak jak Rebonzo TF. Tam wiesz, ja zgłosiłem mu jeden film i zleciał mu jeden film. No i git. Boże, ci ludzie są... czekaj, Gavin Again, czyli najgorsza matka, jaką widziałem. Ela Gavin opowiada, jak robiła loda Markowi Eł. To dzisiaj wleciało. O kurwa. Pijana Ela Gavin w furii dzwoni do Alana, psychotrop, i chce, żeby zabił jej córkę. Ale gdzie to jest? U niego? Nie, tu oglądam, bo wpisałem Ela Gavin. Aha. I to wyskakuje po prostu na pierwszym. A, tych informacji, to tam, tych głosówek, tego wszystkiego, to jest od zajebania. Ale najfajniejsze wasze głosówki to kurwa są z waszych kłótni. Takie, ale to było latem jakoś, przed tym wyjazdem, kurwa. Majówka. Ja siedziałem do 4 nad ranem, siedziałem na głosówce do 4 nad ranem, ale przyznaję, że byłem zmęczony i pijany troszkę w tym momencie. Chciałem ją uspokoić na tej głosówce. Mówiłem jej to, żeby ona się zamknęła, żeby przerwała ten swój tok myślenia. Robiłem to tak bardzo nieudolnie, że nawet wręcz komediowo to można się teraz w tym momencie wydawać. Jeśli chcesz odsłuchać jeszcze raz tą głosówkę, no to na pewno nie urosnę w twoich oczach, ale starałem się jak mogłem. Nie, ja już wiem, wiesz co, kiedyś słuchałam, jak chyba jechałam do Wiednia, no. Było takie coś, zabierzcie mi Marysię, kurwa, zabierzcie, kurwa, mi. No ale teraz weź sobie pod uwagę, że naprawdę te wszystkie rzeczy będą słuchać ci kuratorzy i to wszystko. Ile razy miało mieć to miejsce? Ona już zrobiła o jeden raz za dużo, bo nawet z czwartku na piątek już się uruchomiła, już za dużo zaczęła krzyczeć na ludzi. Być może ktoś mógł podejrzewać, że ona już teraz nie wiadomo w jakim stanie jest. I domofon do drzwi, to, bo wiadomo o co chodzi. Pani jest niepoczytalna, no to teraz musimy się upewnić, że czy wszystko z panią w porządku jest. Jak zwykle. A wy wtedy mieliście przejebane, bo przez te 2 dni mieliście bana, nie? Uelki na serwerze. Jak ją zabrali? No nie wiem, ja czy mam bana, czy nie mam bana, to jest mi wszystko jedno, bo najgorzej, jeśli w pracy jestem zalogowany na jednym koncie, a ja na telefonie potrafię być tylko na jednym koncie i nie żałuję. Jeśli mi zostanie odebrana taka możliwość, że to, no wtedy nie mogę patrzeć na to, co się dzieje w pracy, bo nie lubię się przelogowywać, mam napisane, ale nie będę tego robił, bo mi się coś stanie z tym kontem. Co tutaj siedzi Daria? Ani razu się nie odezwała. Dobra, mulczaków to mam od groma. Jeszcze nawet nowe wytworzę na pewno. Doktor Pepka. Tylko, że w domu to jest w domu, ale w pracy to ja mam korzystam tylko z jednego konta. Nie, ja tutaj patrzę, co jest. No dobra, no nie. Jeśli zbanuje mnie właśnie z tego, w którym teraz jestem z wami, no to może mnie troszkę zabolić. Jeśli jej chodzi o to, żeby mnie troszkę zabolić, no to jej się uda. Jezu, no jest prawie 10 po, jeszcze się nie połączyła? Mm-mm. 25 minut temu pisała, że za chwilę się połączy. No bo to jak tam, Janusz, myślisz? Idziemy na główny? Na głosówkę?
Żeby nie ograniczały, kurwa, backup sobie, nie ograniczały nas te ramy max 9. Możemy iść w sumie. Tam już ich mało zostało. Jak chcesz, Marku, ja tak zaraz spierdalam i spadki jeszcze będę dzwonił na chwilę. To nie wiem, czy będzie w ogóle jakoś racjonalnie można było to wytłumaczyć. Może wejdziemy po cichu i nas nie zauważam, bo tam widzę, że chyba coś lepiej nazywa. Międzywiarowy w jakąś gierkę gra. Ale międzywymiarowy się nagle przekonał do mnie. Ja jestem normalnym człowiekiem, można mi przemówić do rozsądku. A wcześniej zbierał na mnie dowody, które by mógł wykorzystać w przyszłości do prokuratury, kurwa. A niech ludzie się bawią. Bawią jak mogą, to się niech się bawią. No mam. Dzisiaj to idziemy na tamten? Jo, idziemy teraz chyba na wyższy. No, mi się wydaje, że będzie na pewno wrzawa może wystąpić. Ale to tylko przez chwilę, bo jaka zaraz się odpali, to czuję. Dobra, poinformujcie mnie, jeśli Ela rozpocznie live, to chciałbym chociaż te pierwsze 15 minut jakieś pooglądać, posłuchać, co ona ma do powiedzenia. Ja też, tylko że ona się zazwyczaj później odpala, jak wypije, nie? Ja od razu nie będzie tak. Godzina No ale cały plan spalił wszystko. Spalił się, nie ma przyjazdu Marka. Bo wiesz, cały o czym plan poszedł w pizdu. No tak, bo wiesz, o czym my rozmawialiśmy z Elą, że ona chce mi 3-4 paki warki zapewnić na przyjazd mój. No wiadomo, że jak święta, to może sklepy nie będą otwarte. To żebym nie cierpiał z głodu alkoholowego, no to że ona mi to zapewni. No takie piękne sprawy, takie piękne słowa, bardzo fajne. Mogła cię zapewnić, że nie wiem, usmażyć karpia, barszczyk zrobi grzybową, czy to... Ej, 2 miesiące temu psychotrop miał po 46 widzów, tak patrzę, 42 zł zarobione. Na no właśnie, zbieram, ale... dlatego ja wam mówię, zastanówcie się na te u niego live'y i w ogóle. No, Marek, on miał po 42 widzów, ja się nie dziwię, że miał go w dupie. Ale Marek, nawet ty jak odpalisz live'a, to ty masz większe donaty od Elki. No ale nie chcę robić, nie chcę się pokazywać, ale jestem destruktem w tym momencie. Tak naprawdę jestem destruktem. No. Przecież Elka na początku, póki nie miała jeszcze takiej spiny z psychotropem, no to ona sama mówiła, że u psychotropa na live'ie to może ze 100 osób siedzi. No tak. No, dokładnie. I patrz, co ty sobie podpisał. I weźcie sobie teraz pod uwagę tak, jak robi wrestling, to ma 1000 coś osób, a jak robi samego live'a, to maksymalnie 300-350. Daje do myślenia? No daje do myślenia, Marek. My mu robiliśmy w sumie trampolinę, nie? Dobra, może kiedyś... Nie, na razie myślę o naszym wspólnym live'ie. To jest właśnie... Zróbcie wspólny serwer i kurwa siedźcie na wspólnym serwerze, a nie będziecie robić komuś zasięgi. Promować kogoś za darmo jeszcze, nie? Dokładnie. I wy tam sobie będziecie decydować, kurwa, czy ktoś dostanie bana, czy będzie tam pasieka, czy chuj wie kto. No tak. Pomyślcie, na tym święta siedzicie na dupie. Za przeproszeniem, to możecie sobie to przemyśleć. Bo zrobiliście mu. No, jestem w domu. A dla mnie to ten człowiek jest taki jakiś niegodny zaufania. No nie mówię o nim źle. To... No ja nie mam nic dobrego o nim do powiedzenia. No ale potrafi swoją publikę zwołać. Chyba zainteresować. Jest nudny. On jak jest sam, to jest nudny. Co mi się dzieje ze słuchawkami teraz w tym momencie? Dobra, przełączam się wyżej. No, idziemy tam wyżej i oni tam też będą mówić, kiedy Olka się odpali.